Nie mówię, że mam długiego, ale jakbym ci go włożył pod pachę, to byś kurwa myślał, że dywan niesiesz. Musimy wrzucić PEGI 18, zanim zaczniemy cokolwiek. PEGI 18. This is Sparta! Das ist Sparta. Dwie części Detective Mass of Fist. Ona ci zrobi zaraz nalot Apache, nie? Basti made cream pie heaven. Kurwa, muszę majtki zmienić. O, tak niedobry Rzym, o, tak. Tak. Pierdalam paluszki, a to? Last of the apartment wives. Emi, od czemu zamykasz Agnieszka? Wikipedlos. Popuścił jebany. A potem przyszedł Emiot HD i Dave. I rozjebali wojnę. I jesteśmy 3 tygodnie po planowanym nagraniu. Mieliśmy małe, drobno przesunięcie, obsunięcie, obsuwy i tak dalej. Ale przyszliśmy, wróciliśmy. Procenty historii są na antenie. Jest z nami dzisiaj Agnieszka Jankowska. Bo nas nie słyszy. Mhm. No taki fuck up na początek. Ale tak mi ładnie poszło, nie? To wytnie, mam to powiedzieć cześć? Tak. No. Cześć. Okej. Okay. Jest z nami jej małżonek Michał, MJ. Hello. Jest z nami niedoszły radny Haderek. No cześć. Dobra, dzisiaj... I jest z nami jeszcze taki Dave. A tak. Jestem ja. Jak to wspominał, to ten, co nic nie umie, a i tak przychodzi. Tak, dokładnie. Ten, który zawsze się wpływa. Nie o takie nagranie nic nie robiłem. No. Nie o takie procenty nic nie zrobiłem. Dobra. Także, mam nadzieję, że nasi słuchacze mają swoje soczki, my mamy swoje soczki. Każdy jest przygotowany. A i dzisiaj jedziemy do Grecji. Co nie? Wrum, wrum. Wrum, 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 wrum. Wrum, wrum, dyliżansem. Jedziemy do Grecji do roku 1460 przed naszą erą, czy nawet 400. Jakiego 1400? No właśnie nie wiem. 400? 470, 460 przed naszą erą. W tych okolicach działo się tam bardzo dużo. O matko, ile tam się działo, pan Osku. O Jezu, oni tam pływali, jeździli, skakali na koniach. Bili się i zabijali, w ogóle gwałcili, no. Palili, same renofa. Właśnie chodzi o to, jak się bili. Piękne czasy, kiedyś to było, kurwa. Kiedyś to było, no. Także, w tamtym okresie czasu działa się tam taka rzecz, która została potem przez historyków nazwana wojną peloponeską. Była pierwsza i druga wojna peloponeska. Chodzi o to, że oni się tam wszyscy pierdalali między sobą i to dość solidnie, ale kto z kim? Kto mi powie? Do odpowiedzi wystąp. O Jezu, no będzie taka cisza. Ateny i Sparta oczywiście, no. Piątka siada. Związek wiesz, morski skupiony wokół Aten oraz Związek Peloponeski kierowany dokładniej... w zasadzie przez Spartę. A dokładnie tak Związek Delijsko-Atycki, czyli Ateny i Związek Peloponeski, czyli Spartę. Dokładnie. Dokładnie. Ale o co tam poszło? Bo dobra, bo to się, o dupę. Że się bili... Znaczy... Ciężko się zgodzić. Hej, to nie Troja. A przepraszam. Ale jak nie wiadomo o co chodzi, to chodziło o kasę albo pieniądze, albo dupę, no więc jedno z dwóch. No tam chodziło w sumie tak na dobrą sprawę, jakby to przeanalizować, to mogło tam chodzić o kasę głównie, nie? I o wpływ. Szlachetna ta soplica, no tak, 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 macie rację. No. Dobra. Poczekajcie, to... bo zanim przejdziemy do Meitum, Agusia chciała swój temat najpierw omówić. Myślę, że myślę, że zaczniemy w tym wypadku od Agnieszki i od jej tutaj przygotowania. Mhm. Agusia, jaki temat chcesz o kobietkach? Nam? O kobietach. Tak, generalnie mężczyźni może wiedzą na ten temat mniej, kobiety więcej. Natura nas prześwistała i dopiero ostatnie 100 lat kobiety zaczynają mieć jakiekolwiek znaczące prawa?
Wiesz, my sikamy na stojąco, wy macie wielokrotny orgazm, więc coś za coś. Mhm. Znaczy się, może skupmy się nie na ostatnich 100 latach, tylko na tamtym czasie. Tak. Jeśli mogę tylko, jeśli tylko mogę tak zasugerować, oczywiście, bo to... Mogę? Oczywiście. Jednak w zależności od tego, na którą kulturę, w którym okresie spojrzymy, kobiety miały więcej bądź mniej praw. Mężczyźni generalnie, przynajmniej wolni tak zwani, mieli statystycznie te same prawa. Wszędzie. Natomiast z kobietami było różnie i uważam, że bardzo dobrym porównaniem jest właśnie dwa miasta państwa, Ateny i Sparta, które swój rozkwit miały mniej więcej w tym samym czasie, a jednak życie kobiet w tych dwóch miastach, państwach, polis było drastycznie inne. Najpierw zacznijmy od tego, jak wyglądało życie poprawnej Atenki, może tak, ponieważ wiemy, że albo nie wiemy, przypomnijmy, że no w Atenach mieliśmy coś takiego jak obywateli, czyli ludzi wolnych, urodzonych w Atenach, chociaż zdarzało się, że byli przysposobieni, i jednymi z praw mężczyzn wolnych Ateńczyków było to, że mogli posiadać ziemię, mieli też obowiązek bronienia kraju, brania udziału w, nazwijmy to ogólnie, wyborach, brania udziału, obowiązkiem było branie udziału w życiu miasta państwa, tak? To była, powiedzmy, że czystsza forma demokracji niż my mamy teraz, ze względu na to, że no, w obrębie miasta takiego można było pozwolić na to, żeby ludzie głosowali, przegłosowywali każdą jedną rzecz, jaka miała się zdarzyć, tak? W przypadku, tak jak teraz mamy, nie wiem, Polskę, tak? No to takie referendum w każdej a propos każdej durnej ustawy byłoby raczej kiepskie, dlatego my mamy demokrację reprezentowaną, czyli my wybieramy, nazwijmy to, posłów, którzy mają nas reprezentować. Natomiast tam faktycznie w gro przypadków ludzie reprezentowali się sami, byli wybierani na urzędy, ale te urzędy i były krótsze i często były tylko, jeśli trwała wojna, to byli wybierani na konkretną okazję. Oczekiwało się, że potem zstąpią z owego wywyższenia i takie. Ale generalnie wolny Ateńczyk, powiedzmy, że był naszym odpowiednikiem szlachcica, tak? Poniżej byli ludzie wolni, ale nie obywatele Aten. Oni także byli objęci na przykład sądownictwem, jakie było, mogli się sami reprezentować, i co było wyjątkowe, także wolne kobiety mogły przemawiać w sądzie. Nie było to uznawane za ujmę, ponieważ Atenki jako obywatelki nie mogły występować. Było to w złym tonie i generalnie to a propos pater za chwilę. A propos tego, że kobiety w Atenach miały prześwistane. Poniżej mieliśmy, jak można się domyśleć, niewolników, tak to trudno to inaczej nazwać. Oczywiście nie wszyscy obywatele Aten byli bogaci, tak? Tak samo jak kojarzymy, powiedzmy, Rzymian, tak? Nie wszyscy należeli do warstwy senatorskiej, tak? Tych najwyższych, nie wszyscy żyli w willach i tak dalej, ale bycie obywatelem pozwalało na pewne rzeczy. Na przykład Sokrates był bardzo, znaczy nie pracował, w związku z tym był biedny, trudno to inaczej nazwać. Obywatelom przynależały się
pewne dobra ze względu na bycie obywatelem. No ale no, życie było różne w zależności od tego, jak kto się prowadził, tak? Wsparcie. Społeczeństwo było w sumie podobnie ułożone, ponieważ mieliśmy na samej górze Spartan, tylko że tutaj na stałe byli, mieli także dwóch królów. Tradycją było, że nie są dwaj królowie, bo według ich mitologii owi królowie pochodzili od bliźniąt, synów Heraklesa. Wiesz, u nas częściej nazywanego Herkulesem, tak czy inaczej. W związku z tym te dwie gałęzie rodu zawsze ktoś z jednego z dwóch domów obaj jednocześnie byli. I była zasada, że nie mogli obaj królowie jednocześnie opuścić miasta państwa, czyli Sparty. Czyli jeden wyruszał na wojnę, drugi musiał zostać pilnować domu i tak w kółeczko. Spartanie oczywiście mieli pełne prawa, zdarzali się ludzie wolni. Natomiast w pewnych momentach nawet 10 do 1 heloci przewyższali na łebki liczbę osób mieszkających w Sparcie. Byli to niewolnicy, którzy pochodzili z tych terenów, które Spartanie, powiedzmy, zajęli, bo Spartanie byli ludem napływowym. Wzięli, podbili poprzednich mieszkańców, wzięli w niewolę i owi niewolnicy i pokolenia później nazywani helotami, oni wykonywali całą robotę. Tak, oczywiście wiadomo, że obywatele zazwyczaj byli bogatsi, zaraz zwrócę uwagę na to, jak to dokładnie wyglądało. No ale tak wyglądały tak wyglądała, powiedzmy, piramida, jeśli chodzi o to, kto gdzie był. No, rola kobiet w Atenach była podporządkowana zawsze mężczyznom, jak można się domyśleć. I to bardzo mocno. Od urodzenia córka należała do ojca, który mógł ją wydać za mąż, za kogo chciał. Generalnie dziewczęta wychodziły za mąż w wieku 13, 14, 15 lat. Zazwyczaj czekało się, aż zaczną krwawić, dopiero wtedy ten. Dobra, tak, małżeństwo, więc jak możemy się domyśleć, no, porody były ciężkie. Tym bardziej, że najczęściej były wydawane już za sporo starszych od siebie mężczyzn, więc różnica 20-30 lat między małżonkami nie była niczym nowym. Od dobrej Atenki oczekiwało się, że nie powinna wychodzić za mąż. Oczywiście domy były generalnie podzielone, nie mówimy tutaj o sferach niższych społecznych, gdzie nie dawało się po prostu tego w ten sposób ułożyć, natomiast w bogatszych domach kobiety były trzymane oddzielnie od mężczyzn. Córki były przyuczane, nazwijmy to, do zawodu bycia matką i żoną od początku, czyli wszelkiego rodzaju szycie, krosna. Natomiast rzadko były uczone czytania bądź pisania, a wszelkie nauki wyższe praktycznie dla kobiet nie istniały. Jeśli kobiety naprawdę chciały się uczyć, to musiały zostać heterami, czyli bardzo luksusowymi prostytutkami, tak to nazwijmy, kurtyzanami. Ponieważ od dobrej żony nie oczekiwało się, że będzie męża,
że będzie z mężem rozmawiać na tematy polityczne i tak dalej, więc nie musiała wiedzieć, ponieważ zasada była taka, że kobieta należy do albo ojca, albo męża, albo syna, jeśli nie ma ani męża, ani ojca, ewentualnie brata, jeśli nie było ani ojca, ani męża, ani syna. I to oni decydowali o tym, co się z kobietą działo, gdzie mieszkała. Tego, co pamiętam, Atenki chyba nie mogły nawet posiadać nieruchomości. Jeśli wynikała jakaś sprawa w sądzie dotycząca ich, to musiały być przedstawione przez najbliższego męskiego przedstawiciela rodziny. Czyli nie mogły występować same w sądzie we własnych sprawach, ba. Samo wspomnienie imienia kobiety w sądzie było uważane, że jest jej reputacja nadszargnięta. W związku z tym bardzo często było tak, że jeśli przeczytamy stare kroniki sądownicze, jest właśnie, że moja matka, tutaj przemawia na przykład syn, czyli nawet nie wymawia się imienia kobiety, bo ujmowałoby to całemu rodowi. Kobiety miały brać ślub i rodzić dzieci. I pilnować, żeby w obejściu wszystko działało. To by było mniej więcej tyle, jeśli chodzi o kobiety. Ewentualnie niektórych religijnych zakątkach kapłanki miały trochę więcej praw. Mianowicie westalki, które miały być dziewicami. Różnie to wychodziło. Aczkolwiek kiedy westalki już powiedzmy osiągały tam 40 rok życia, kiedy już nie musiały, kiedy już były zwalniane z pracy w świątyni, często były dobrą partią dla panów, którzy już mieli synów zapewnionych z poprzednich żon. Generalnie z rozwodem nie łączył się żaden stygmat, tak jak mamy teraz. Nadal. Tak? Czyli małżeństwa się zawiązywało i rozwiązywało według politycznych ambicji ojca najczęściej, tak? Tudzież brata. Co zresztą później też w państwie rzymskim obserwujemy. Natomiast w państwie rzymskim mimo wszystko kobiety miały więcej wolności niż w Atenach, gdzie jeśli kobieta musiała naprawdę wyjść, musiała iść ze służbą, ochroną i najbliższym męskim krewnym, który musiał ją odprowadzać, tak? Czyli mniej więcej mamy państwo islamskie, tak jak na obecne czasy, tak? Możemy to przedstawić, że miała mniej więcej takie prawa i obowiązki. Czasami bywały tylko aktywne w sferze religijnej, kiedy były święta typowo bogi, tak? Miały prawo do pojawienia się, natomiast zazwyczaj im mniej ich było widać, tym lepiej. Oczywiście biedniejsze obywatelki musiały na przykład chodzić po wodę do studni i tak dalej. Natomiast już samo to, że na przykład że jakiś mężczyzna zaczął rozmawiać z taką kobietą, mogło jej przynieść ujmę. Więc no, mimo wszystko, wiadomo, natura ludzka jest taka, jaka jest. Natomiast co ciekawe, żeby być obywatelem, Aten przede wszystkim, znaczy najważniejsze co było, to, żeby matka była Atenką. Po co tu dużo mówić? Matka jest znana, ojciec domniemany. W związku z tym wiadomo było, że jeśli matka jest Atenką, to dziecko będzie przenosiło po krwi. W przypadku, gdzie syn
ma ojca Ateńczyka, ale matkę nie Atenkę, rzadko przyznawało się obywatelstwo i jednym z niewielu wyjątków był na przykład syn Perykresa, o którym zapewne panowie wspomną, biorąc pod uwagę to, że mówimy o wojnie peloponeskiej. No, to nawet trochę. I tylko właśnie jego syn z takowej konkubiny, jaką wspomniałam, Aspazji, dostał przywilej bycia uznanym za Ateńczyka, pomimo że jego matka nie jest Atenką. W Sparcie wyglądały rzeczy zupełnie inaczej. Mianowicie, o ile wiadomo, był to, trudno to nazwać krajem, miasto, państwo, polis, bardzo skupione na militarystyce. Praktycznie wszystko było podporządkowane wojsku. O tyle kwestia tego, że urodziła się dziewczynka, nie stanowiła aż takiej tragedii jak w Atenach. Ponieważ nadzieja była, że dobrze, urodziła się dziewczynka, ale ona może mieć synów, więc nie była uważana za praktycznie całkowicie bezwartościową, tak samo jak w Atenach. W przeciwieństwie do Aten, dziewczynki dostawały tyle samo jedzenia, co chłopcy i takiej samej jakości. W związku z tym nie były karmione gorzej niż bracia, co w Atenach owszem było i było bardzo nagminne. Tak, ponieważ zależało w Atenach rodzicom na tym, żeby przede wszystkim przeżyli synowie, córki były bardziej do zawiązywania umów z innymi. Tak więc od początku małe Spartanki miały dużo lepszy start w życie. Także dość nietypowo dostawały takie same, znaczy podobne wykształcenie, jakie dostawali ich bracia. W przeciwieństwie do chłopców nie były odbierane matką w wieku 7 lat. Natomiast uczyły się razem dalej z chłopcami czytać, pisać. W szkołach także były, nazwijmy to w szkołach, były organizowane zajęcia wychowania fizycznego, może tak, więc dziewczęta były uczone tańca, strzelania z łuku, jazdy konnej, powożenia i był bardzo duży nacisk na to, żeby dziewczynki były traktowane równie dobrze, co i rówieśnicy męscy, ponieważ było bardzo duże przekonanie, że żołnierze rodzą kobiety. W związku z tym kobiety musiały być w dobrym zdrowiu, żeby rodzić zdrowych mężczyzn. Tak więc były też zdecydowanie później wydawane za mąż, bo dopiero od 18 roku życia dostawały mężów. Było to... Znaczy... Inne kultury dziwnie na to patrzyły, bo tradycyjnie, okej, dostała menstruacji, nadaje się do rozpłodu. Tutaj, nie? Dacie jej trochę dorosnąć, by jej dzieci były lepszej jakości, może tak. To brzmi tak mechanicznie, ale wiem, o co ci chodzi. Ale... Wiem, o co ci chodzi i w pełni to rozumiem, jasne. Mhm. Ponieważ owszem... No, ale to coś w tym jest, że dzieci z takich młodych, no nie bójmy się tego powiedzieć, dziewczynek są bardziej zagrożone, bardziej narażone na wszelkiego rodzaju choroby, na jakieś upośledzenia i tak dalej, nie? Więc takie właśnie 18-22 lata w takim wypadku jest chyba lepszym wyborem. Zdecydowanie dawało to większe... Znaczy może lepsze efekty, ze względu na to, że właśnie wydawanie bardzo wczesne stawiało na to, żeby
owa młoda kobieta wydała jak, na świat jak najwięcej potomstwa. Niestety tak wczesne porody często powodowały, że albo młode matki umierały w czasie porodu, tuż po porodzie, albo traciły zdolność po prostu do rodzenia dzieci. Dokładnie, też to przeżywalność, raz, że przeżywalność niemowlaków, a dwa, przeżywalność matek, tak? I ich potem możliwość rozpłodu dalszego. Dokładnie, dlatego właśnie przemiał był dużo większy, jeśli chodzi o Atenę, niż Spartę, gdzie faktycznie małżeństwa rzadko kończyły się rozwodem, ponieważ nie było ku temu powodu. W razie czego, jeśli, po pierwsze, w momencie, kiedy młoda kobieta, która właśnie osiągnęła co najmniej 18 rok życia, została wydana za mąż, po pierwsze była wydawana za mężczyznę mniej więcej w swoim wieku, najwyżej parę lat starszego, do 30. Czyli też mniej więcej ten sam sort, a nie 40-letni mężczyzna z 14-letnią dziewczynką. Dokładnie. Oczywiście przez to, jak chłopcy byli wychowywani, małżeństwo, zwłaszcza po życiu, nie było też do końca takie proste, ponieważ chłopcy, jak mówiłam, od 7 roku życia byli zabierani do agogi, czyli do, nazwijmy to, szkoły przetrwania, bo trudno to inaczej nazwać. Do szkoły walk, chciałem powiedzieć. No, życie było tam dla nich bardzo ciężkie. I dopiero w wieku 30 lat osiągali obywatelstwo. I zaczynali mieć możliwość opuszczania placówki bez, nazwijmy to, przepustki. W związku z tym często młodzi mężowie musieli się wykradać z koszarów, żeby iść do żon. Co też powodowało to, że jeśli kobieta zaszła w ciążę, to nie miała, powiedzmy, nad swoją głową cały czas faceta, który chce ją chędożyć. Może tylko mógł się wymknąć. Ryzykował oczywiście karami za to. W związku z tym, jak już zaszła w ciążę, mogła spokojnie przejść tą ciążę, donosić, wykarmić często, co zmniejszało szanse na to, że będzie jedno po drugim rodziła, tak? W związku z tym, po pierwsze, mogła skupić się na swoim zdrowiu i zdrowiu dziecka, co dawało lepsze jakościowo dzieci. Trochę mi to wszystko przypomina o tym zabieraniu synów, to co oglądałem jakiś czas temu program w jakiejś telewizji, że jest taka szkoła w Chinach albo w Japonii, chyba w Chinach. I właśnie też dzieciaki tam są w zasadzie zabierane, w sumie to rodzice sami oddają dzieci do tej szkoły. Po pierwsze z racji tego, że z racji biedy w wielu miejscach te dzieciaki mają lepszy start, ale to jest właśnie szkoła też przetrwania dla nich. Strasznym wstydem dla rodzica jest, jeżeli dziecko sobie w takiej szkole nie radzi. Ale to tylko taki mały off-top z tego, co tak naprawdę do dzisiaj są miejsca, gdzie można się poczuć jak dziecko za czasów Sparty. No to wiesz, fajne przeżycie. Prawda jest taka, jeżeli takie dziecko przejdzie tą szkołę i ta szkoła, wiadomo, co ta szkoła cały czas funkcjonuje, szkoli bardzo dużą ilość dzieciaków i prawda jest taka, że oni później zostają, można powiedzieć, w Chinach kimś, mają jakiś zawód też, głównie też bardzo duży jest nacisk na szkoły walki, więc równie dobrze może być tak, że oni później się rozsieją po całym kraju i będą zakładali swoje szkoły, będą szanowanymi obywatelami, tak? Tylko najpierw trzeba przez to się nazywa, to się nazywa opera pekińska. Mimo, że się nazywa opera pekińska, to jest w różnych miastach. Ale generalnie chodzi mi o ten typ szkoły, gdzie oni... Tam możesz zginąć. Rodzice ci oddają, podpisują jakieś tam, że nie będą się czepiać, jeżeli tobie się coś stanie. I oni cię tam kształcą tak, od małego bajtla. Mogą cię odwiedzać z tego, co wiem, tak? Bo to tam jest możliwość jakichś tam odwiedzin raz na jakiś czas. Ale rzadko. A nie jest tak, że oni dostają też siana za to? Na pewno to nie jest za darmo. Nie jest tak, że oni dostają, to znaczy rodzice dostają siano za to. Możliwe, bo jest duża nieprzeżywalność, że tak powiem, tak? No, mi się wydaje, że właśnie to jest na takiej zasadzie, że na zasadzie prawie, że sprzedaży dziecka do takiej szkoły, tylko że nie zrzekają się w 100% praw do tego dziecka, tak? Bo coś tam. Ale
że oni po prostu za to, że oddają dziecko do tej szkoły, dostają właśnie jakieś tam gratyfikacje. Słuchajcie, to ja proponuję to sprawdzić, oddać Agusisz dalej głos, a my się tym kiedyś zajmiemy tematem osobno. No, może kiedyś jako Chino. Dacja, sorry, ja tutaj zacząłem trochę off-topować. Tak, generalnie w wielu kulturach przed Grecją, po Grecji był zwyczaj oddawania młodych dzieci, zwłaszcza młodych chłopców, na wychowanie. Tak później mieliśmy to, jeśli chodzi o hierarchie kościelne, tak, czyli do klasztorów. Chłopcy byli bardzo, bardzo w wczesnym wieku oddawani na szkolenie po prostu. Nie było to może nic dziwnego z tym, że tutaj no była to typowo szkoła wojskowa, gdzie chłopcy byli często głodzeni, bici, uczeni agresywności, no ale byli uczeni pod konkretne zachowania, tak? Ale wiesz, to też było tak, że jednak w takiej szkole, jak oni ciągle w tej agresji żyli, to trochę przynosili tej agresji do domu. I tak, ale rzadko byli w domu. No ale jak już mówisz, po 30 roku życia dostawali obywatelstwo, tak? Tak, ale to też inaczej wyglądało, bo widzisz, nadal oni bardziej należeli do swojej grupy, z którymi się wychowywali, niż do małżeństwa jako małżeństwa. Musimy wziąć... Czyli to tak jak ze stoczniowcami w Gdańsku. Niby trochę tak. Mają rodzinę, ale siedzą w pracy, po pracy chleją w barze przy stoczni, potem wracają spać tylko do domu i potem znowu do pracy idą. Tak. Każdy Spartanin generalnie był, powiedzmy, że traktowany jako równy. W związku z tym miał wydzielone poletko, na którym jego heloci, jego słudzy pracowali. Zasada była taka, że ze zbioru połowa należała się helotom, którzy pracowali, żeby się wyżywili. Druga po... Całej grupie, która pracowała, tak? To połowa. I oni sobie rozdzielali... Oni rozdzielali między siebie. Bo to najczęściej były rodziny, które pracowały razem, tak? W związku z tym musimy wziąć pod uwagę to, że wtedy praca wyglądała zupełnie inaczej niż ten. Natomiast druga połowa szła do Spartanina, który musiał za to utrzymać dom oraz przeznaczał pożywienie do... Matko... Do swojej grupy. Generalnie wyglądało to tak, że było zazwyczaj w takiej grupie 12 do 14 mężczyzn. I oni wspólnie spożywali każdy posiłek i co miesiąc płacili na, powiedzmy, wyżywienie siebie nawzajem. To był taki ich oddział. Tak. I oni... To był taki ich oddział. Tak, i oni tam jedli. Oni z tymi ludźmi spędzali cały czas. Z żonami się widzieli, owszem, ale stosunkowo niewiele, biorąc pod uwagę to, że praktycznie żyli w tych koszarach i żyli w tej swojej grupie, co było dla nich ważne, ze względu na to, że w walce no, nie szli do walki z żonami. Tak, to... Jezu, teraz mi uciekło to słowo. Sparta była... takim... Militarystyczna. Właśnie, taka bardzo mocno militarystyczna i to zachowanie właśnie tych Spartatów, którzy spędzali czas właśnie cały czas w swoim oddziale. Chodziło o to, żeby oni byli ze sobą zżyci jak nikt inny, żeby każdy bez najmniejszego, bez mrugnięcia okiem, bez żadnego zawahania mógł poświęcić swoje życie, żeby ocalić drugiego. Oni mieli się po prostu zgrać ze sobą, być bardzo mocno zjednani ze sobą i żeby na polu walki po prostu stanowić jeden organizm. Oni znali siebie, każdy swój ruch i dokładnie wiedzieli, co kto kiedy zrobi. Dlatego właśnie takie życie w tym oddziale było takie ważne dla Sparty w tamtym czasie. Dokładnie. Dlatego właśnie no, żony widywały ich rzadko. To żony prowadziły nie tylko dom, ale prowadziły wszelkiego rodzaju interesy. Bo na przykład Spartanki nie
szyły, nie pracowały, nie tkały, to było zajęcie dla helotów, czyli dla służby. Mhm. Natomiast one, powiedzmy, zajmowały się całymi interesami, tym, do czego my się przyzwyczailiśmy, że mężczyźni mieli pieczę, natomiast tutaj nie, mężczyźni mieli się skupić na walce i ewentualnie jak pomiędzy gdzieś robienie dzieci. Dlatego zdarzało się na przykład tak, że jeśli żona rodziła synów, zdarzało się, że koledzy sobie ową żonę użyczali. Ponieważ chodziło o, chodziło o urodzenie jak największej ilości zdrowych dzieci. Głównie chłopców, ale dziewczynki, dziewczynki miały swoje... Też były w cenie. Też były w cenie. A im zdrowsza, tym lepsza, więc prostupek był taki, że na przykład imiona na płytach nagrobnych mogły być wyłącznie wykute dla mężczyzn, którzy zginęli w boju oraz kobiet, które zmarły w trakcie porodu. Czyli to było największe... To był największy honor. Największy honor dla kobiety umrzeć podczas porodu, a nie przykuł. Tak, ale było to traktowane właśnie na zasadzie bardziej tego, że zdawano sobie sprawę, jak ważną one mają rolę w tym. Nie było nie były traktowane jak wół, który ciągnie, że tak powiem, wóz, tylko jako dobro, które było na tym wozie, tak? Tu jest ta korelacja taka troszeczkę inna właśnie. I mówię, kobiety miały, powiedzmy, dużo wolności, tak? No bo my... Jedyni mężczyźni, jacy byli w pobliżu, mieli albo poniżej 7 roku życia, albo powyżej 50. Chyba wtedy przechodzili w spoczynek, powiedzmy, na rezerwę, tak? Mężczyźni. W związku z tym, no... Kobiety rządziły całym inwentarzem. To się Arystotelesowi bardzo nie podobało, ale Arystoteles nie lubił kobiet, w związku z tym, co tu dużo mówić, jego opinia nas mało obchodzi. Kobiety mogły na przykład także dziedziczyć ziemię. Miały praktycznie... Mogły przemawiać, mogły nie tylko przysłuchiwać się obradom ichniego, powiedzmy, parlamentu, ale także mogły zabierać w nich głos. A przepraszam, bo powiedziałaś o Arystotelesie. Arystoteles nie był Spartaninem, nie był Spartatą. Więc... I nie lubił kobiet. Chyba to było do tego. No właśnie, co mu to do tego, nie? Wiesz co, znaczy, powiem tak. On... Znaczy, faktycznie doszło do... Sparta zawdzięcza swój upadek temu, że nie że było właśnie dużo wojen, jedna po drugiej, natomiast nikt się nie zorientował, że my nie nadrabiamy z dziećmi. No. Bo wychowanie takiego chłopca zajmuje 30 lat. Jak mamy co 10 lat wojny, na których tracimy kilkudziesięciu chłopców, nie mamy wystarczająco dużo chłopców do wydania. W związku z tym... Tak, i nawet to słynne powiedzenie i Herkules dupa, kiedy ludzi kupa... Co mi po tym, że oni są zajebiście wyszkoleni w walce, skoro... Było ich po prostu za mało. Wroga było 30 razy tyle, tak? Tak, to już było po prostu zbyt... zbyt się szala przechyliła, jeśli chodzi o tą proporcję. No i upadli, tak? Natomiast sam system zdecydowanie dla kobiet był bardzo korzystny. Tak? No, co by to nie mówić, no... Był lepszy niż w Attyce, czyli na terenie, gdzie rządziła Ateny, ale też nie był idealny. Nie, absolutnie, ale biorąc pod uwagę to, że dopiero teraz w XX, XXI wieku kobiety mają podobnego pokroju prawa, nie jest źle. No... ogólnie w ogóle relacje damsko-męskie w Grecji, ale w szczególności tu się będę opierać na Atenach, były bardzo, jak to powiedzieć,
były o wiele bardziej liberalne niż nam się wydaje. To, co my mamy tu u nas w XXI wieku, tam w IV wieku przed naszą erą, to by w ogóle było nie do pomyślenia coś takiego, że ktokolwiek piętnuje jakiekolwiek homoseksualne kontakty, czy seks grupowy i tak dalej, więc tam, ale... tam było bardzo, bardzo liberalnie. Ale tylko homoseksualność, że ja mówię, to... miała swoje znaczenie bardziej społeczne. Weźmy pod uwagę to, że zwłaszcza wsparcie, bardziej chodziło o to, że no, ci mężczyźni spędzali ze sobą cały czas praktycznie. Tak, tylko że właśnie ja chciałem jedną rzecz powiedzieć a propos tego, a propos tej nie tyle roli, ale tego, jak kobieta była odbierana. Często, gęsto relacja między dwoma mężczyznami była głębsza uczuciowo niż relacja pomiędzy mężem a kobietą. I tutaj nawet nie chodzi o czyste uczucie, jakieś właśnie pożądanie czy coś takiego, tylko właśnie bardziej na zasadzie relacji uczuciowej, nawet pomiędzy starszym a młodszym mężczyzną, na zasadzie jeden jest mentorem dla drugiego, oni mieli głębszą relację niż mężczyzna ze swoją żoną. I to już w ogóle było trochę dołujące dla kobiet. To znaczy, patrząc z tej strony, z naszych czasów, patrząc na tamte czasy, to takie trochę dołujące było. Ale no, one no nie miały wyjścia innego, nie? Ale też musimy popatrzeć na to, że wtedy żyło się troszeczkę tak inaczej. To tylko nie z perspektywy mężczyzn łatwiej było zginąć. Kobiety także przez właśnie wszelkiego rodzaju wystawienie na choroby, wystawienie na ciążę, która wtedy była niebezpieczna, dużo bardziej, ponieważ teraz śmiertelność, zwłaszcza matek, spadła drastycznie w ciągu ostatnich chyba 10 lat? Nawet w Afryce obecnie o połowę... 20 lat. Może 20 lat. W Afryce o połowę zmniejszyła się śmiertelność kobiet. I mówimy tutaj o 20 latach, tak? Gdzie o połowę zmniejszono śmiertelność w Afryce, w której generalnie jest smród, brud i ubóstwo. Tak, tylko że zwróć uwagę też na to, że przeżywalność kobiet w dzisiejszym czasie to jest domena nowoczesnej medycyny i tu, jeżeli chodzi o medycynę, to w przeciągu 50 lat myśmy poczynili kolosalne postępy, a w tej chwili w Afryce nawet jest na zasadzie takiej, że po prostu rodzi kobieta, przychodzi szamanka, rzuca kostkami z kubeczka i okej, no będzie co ma być i chuj. I nic więcej nie może zrobić. Tak samo było wtedy w Grecji. Tam niby mówi się, że ta nauka, medycyna i tak dalej, to tam było na wyższym poziomie niż się nam zdaje, ale to jest gówno prawda, one i tak w błocie rodziły, no kurde, no dobre, może miała jedna czy druga stelaż łóżka zrobione, jakąś tam słomą wyścielone, to jakiś materiał na to położony, ale to tak na dobrą sprawę i tak nie były warunki idealne do rodzenia dzieci i to wszystko właśnie się sprowadza do tego, że w dzisiejszych czasach, jeżeli chodzi o medycynę i właśnie o porody, to my jesteśmy Tak, no, ale na początku XX wieku lat. Są powody, dla którego kobiety rodzące w domach miały większą przeżywalność niż te, które przyjeżdżały do tak zwanych szpitali. A wynikało to z tego, że w domach zajmowały się tym kobiety. Tak, które tak, od wieków wiedziały, że starać się, żeby było jak najczyściej. Natomiast mężczyźni, lekarze wspaniali, którzy przyjmowali porody w tych klinikach, szczycili się tym, że byli uwalani krwią z poprzedniej pacjentki. Mhm. Ale teraz weź pod uwagę jedno. Ja, czy na 99% Hader, jak był przy porodzie, ja miałem przynajmniej u mnie na oddziale nie było żadnego męskiego lekarza. I dobrze.
na porodówce. Nie było żadnego męskiego lekarza. Tam były same pielęgniarki, same akuszerki i same lekarki. Nie było żadnego faceta. I po co te chuje tam? Niech kobiety się zajmą tym, co kobiety zawsze robiły od wieków. No dokładnie, ale, dokładnie. Tak, ale kiedy zaczęły kobiety być dopuszczane do medycyny i do praktykowania medycyny? To więc widzisz, pomijam to, tak? No ale, nie, ale, tak, ale jest to mi, bardzo ważne. Chodzi mi o to właśnie to, co... Chodzi mi o to, co ty właśnie powiedziałaś, tak, że przeżywalność na początku XX wieku, przeżywalność rodzących kobiet była większa w domu, ponieważ zajmowały się tym kobiety. I ja ci właśnie wrzucam argument, że tak, ty masz kurwa rację, bo w tej chwili same kobiety zajmują się tym w szpitalach. Zdarzają się, znaczy, ponieważ osiągnęliśmy już tą wiedzę, że tak, że brud może spowodować czyjąś śmierć, więc nauczyli się, żeby myć ręce, tak? Tylko musieliśmy do tego dojść. Do tego też musieli dojść inni mężczyźni. Tylko, że no przejście przez to było ciężkie, bo nikt nie chciał dopuścić do wiedzy kobiet. Znaczy, ktoś do rozmowy. Wpadł na to, że no hello, tu coś tam wychodzi lepiej kobietom w tym wypadku. To jest kobieca sprawa, więc może dajmy to robić kobietom, tak? Tak, uważam, że są. Jest grą lekarzy, którzy są dobrzy w swoich zawodach. Ale tak jak nie każdy mężczyzna nadaje się do każdej rzeczy, tak samo nie każda kobieta nadaje się do każdej rzeczy. Dokładnie. Więc no, co tu dużo mówić, tak? No każdy ma jakieś tam swoje przeznaczenie, natomiast biorąc pod uwagę jakość życia w tamtych czasach, też musimy pamiętać, że ta pojęcie miłości było zupełnie inne niż pojęcia miłości takie, jakie mamy teraz. Ba, tak naprawdę dopiero XVIII-XIX wiek zmieniło nasze pojęcie romantyzmu jako takiego. Więc w tamtych czasach, jeśli mówimy o Sparcie i Atenach, homoseksualność miała swoje miejsce, chociażby właśnie dlatego, że często starszy mężczyzna brał młodego pod opiekę, tak jednocześnie zawiązywała się ta nić, która często była również seksualna. Z drugiej strony musimy pamiętać, że on łożył na tego chłopca. Tak, tak. On go tak, utrzymywał tak, i tak dalej. W związku z tym tutaj też mamy... On go uczył, on mu przekazywał wiedzę swoją, wiedzę życiową plus wiedzę jakąś tam i odpowiadał za naukową, niego. Za niego, no i młody musiał mu płacić w naturze. Haha, ale to tak wygląda, nie? Tak, a o ile wsparcie miało to dla mnie większy sens, no bo rzadko bywali ze swoimi żonami, ale możemy się domyślić, dokładnie, że żony jak chciały, to znalazły to, co go potrzebowały. To tak jak w więzieniach, tak? Jesteś zamknięta z 300 innymi facetami i no po roku czasu... Są dobre powody, dla których nie byłabym zamknięta z kilkusetem z facetami. Dobrze, ja powiedziałem. Chociaż obecne trendy zaczynają zmuszać, że jeśli będę się identyfikować jako mężczyzna, to mają mnie tam wpuścić. No nikt w zdrowych zmysłach nie powinien tego robić. Tak, ale no, tak. Bo ja mówię, że jestem helikopterem, więc co, więc mają mnie w hangarze zamknąć? Właśnie to chciałem powiedzieć, identyfikuję się jako helikopter bojowy i chuj, nie? Tak, i zamknijcie mnie w hangarze zamiast... wiem. Tak czy inaczej, chciałam zwrócić uwagę na to, także dlatego, że mówimy w odniesieniu do gry, która wyszła miesiąc temu prawie. Assassin's Creed Odyssey, gdzie jedną z głównych postaci jest Spartanka. Kobieta. Tak więc, żeby może mniej ludzie się... Co jeszcze lepsze, Spartanka wychowywana w Kefalonii, ale Kefalonia była pod nadzorem ateńskim, nie? Tak, ale ona przez pierwsze lata, ona chyba miała 10 lat, jak została, że tak powiem... Zmieniła miejsce zamieszkania, więc spędziła te pierwsze 10 lat jako Spartanka, była tak wychowywana. Była uczona ruchu, walki,
była karmiona normalnie i tak dalej. Musimy pamiętać, że to bardzo zmienia. W związku z tym, tak jak nam się przez wieki kojarzą kobiety jako księżniczki, damy, tak, które no nie umieją się posługiwać bronią, tudzież ich posługiwanie się bronią jest mało historycznie prawdopodobne, o tyle tutaj absolutnie. Zresztą królowa spartańska, tylko nie pamiętam która, wygrała olimpiadę. Wygrała laur na olimpiadzie, akurat w wyścigach zaprzęgów. No, proszę bardzo. Więc mieli tutaj mały problem, bo nie wiedzieli, co mają z tym zrobić. Ale faktycznie, no, dzieciaki były od początku uczone. Więc Kassandra nie jest niczym dziwnym. To znaczy nie, inaczej. Kassandra jest czymś dziwnym w świecie ateńskim. Tak, w świecie ateńskim, tak. W świecie Sparty nie szczególnie. Pierwsze 10 lat wychowania w Sparcie dało jej czegoś, ale pamiętaj, że to była jednak jeszcze ciągle 10-latka i tu już właśnie dla mnie jest mały zgrzyt, bo Kassandra jednak mając 10 lat, ona mogła zostać spaczona na ten wzór ateński, a nie została, nie wiem czy się, bo tutaj nie... Nie będziemy zdradzać fabuły. Nie róbcie tego, nie róbcie. Generalnie, jeśli chodzi o Kassandrę, bardziej chciałabym zwrócić uwagę na to, że po pierwsze ona wychowała się jako do tego pewnego wieku i to jest bardzo trudno usunąć. Po drugie, resztę życia spędziła walcząc o przetrwanie. A ponieważ nauczyła się wcześniej na przykład nie szycia, tylko walki. Obcinanie głów. I bycie aktywną fizycznie, w związku z tym naturalnie przeniosła to na dalsze życie. Ponieważ no, nie zostałaby szwaczką, bo nie umie szyć. No więc teoretycznie ma, tak, no teoretycznie. Naturalne było to, że przeszła po prostu, wykorzystując to, co już umiała i czego się nauczyła, by przetrwać. A że przetrwanie to zapewniło jej w miarę dobry byt, jak na ówczesne czasy, gdzie po prostu przeżycie samo stanowiło problem. To nie tak jak teraz tutaj mamy, że zawsze ktoś zadba o nas. Bo nawet jeśli nie rodzina, nie przyjaciele, to państwo. Tutaj, tam tego nie było, tam po prostu zdechłeś. I tyle. Tam trzeba było radzić sobie samemu. Tak, w związku z tym mała dziewczynka radziła sobie najlepiej jak mogła, a że tyle umiała, to tą drogą dalej poszła. Chyba tyle ode mnie. Dziękujemy ślicznie, Aguś. Ogólnie temat tak na dobrą sprawę, wiesz, że liźnięty, nie? Tak, ale... Nie jest w 100% wyczerpany, ale jakieś takie przybliżenie dla naszych słuchaczy jest, jak to tam wyglądało. Pi razy oko i że to nie było tak ślankowe, jak pokazują w Scenę Wojowniczą Księżniczkę czy Legendy Herkulesa. A nie, to nie to, sorry. To nie ten. To nie ta horda. No. Jak ten Herkules się... Kevin Sorbo. Kevin Sorbo. A... No. I tam to były piękne sceny, jak pokazywali te piękne, powabne kobiety i to, jak one im się zajebiście żyło i w ogóle. Ale no, w dużej mierze tak nie było. No dobrze, panowie. Moi drodzy, kochani. To co? Po kieliszku? Zawsze. Momencik. No to co? To już trzecie. Dobra, słuchajcie. Sytuacja wygląda w ten sposób, że... No? Przyszedł Xerxes, chciał spuścić w pierdol całej Grecji. Ale im się nie udało. Jemu się nie udało. To znaczy jemu, znaczy się... Jego armii. Znaczy się jemu, jego armii. Dzięki też w dużej mierze pomocy właśnie Sparty i zawiązania tego sojuszu Emiot. Jak ten sojusz się nazywał jeszcze raz?
Związek Helenów. Mówisz o Związku Peloponeskim czy o Delijsko-Atyckim? Delijsko-Atyckim. To jest Delijsko-Atycki, to jest z Atenami. Tak, to jest Związek Sparty z Atenami, który odbił wojska Xerxesa, czyli wojska perskie. I cała inwazja się nie powiodła. Mamy ten sojusz. I co się dzieje dalej? Czemu tu nagle wyskoczyła wojna domowa? Znaczy wiesz, nie nazwę tego wojną domową, z tego względu, że tak oficjalnie dowodziła całym sojuszem, dowodzili Spartanie. Natomiast to Ateńczycy mieli ten, jak to się mówi, większy udział, tak? W tych całych... Ilościowy, tak? To znaczy chodzi o to, że było ich więcej. Raz, że ilościowy, to... Ilościowy to jest po pierwsze, natomiast dzięki tym zwycięstwom, które wojska ateńskie odnosiły, ta inwazja Xerxesa się nie powiodła. Ateńczycy poczuli się silniejsi i przejmowali inicjatywę w całej tej wojnie z Persją. Sparta wtedy zaczęła się, że tak powiem, po pierwsze widziała już w Atenach, zaczęła widzieć rywala, a po drugie zaczęła się powolutku też wycofywać. Chodziło też, wiesz, weźmy pod uwagę, że wsparcie wtedy dochodziło do zmian na szczycie, no bo mieliśmy kryzys z Pauzaniaszem. A mówisz o tym generale spartańskim? Zaczęli obejmować... mówię o tym wodzu... Pod Platejami, którego... On sprawował regencję w imieniu syna Leonidasa. Tak, Leonidasa. No, ale on był spartaninem, generalnie spartańskim generałem. Tak. Pauzaniasz, tak, dokładnie. Dokładnie. W związku z tym, że Sparta miała problem właśnie, że tak można powiedzieć, na szczycie u siebie, no to Ateńczycy coraz bardziej tą przejmowali sobie, to się mówi, kurde, zgubiłem słowo. Przejmowali inicjatywę w całym... Inicjatywę. Dokładnie, przejmowali tą całą inicjatywę coraz bardziej. No i w pewnym momencie w zasadzie nawet już dowództwo zostało objęte przez nich. Natomiast Spartanie wycofali się prawie, że całkowicie. Ateny zaczęły skupiać wokół siebie. Czyli chodziło tak naprawdę wiesz, o wpływy w tym momencie. Ateńczycy byli tak nakręceni tym zwycięstwem, że oni po prostu, wiesz, i handel, oni i morski, i lądowy. No tak, tylko że Sparta była silna na lądzie, ale ona praktycznie w ogóle żadnej floty nie miała, tak? A Ateny jednak były w tamtym czasie na morzach. To była potęga. Poza tym przejmowanie kolejnych polis, po pierwsze całe wybrzeże trakackie praktycznie, wyspy Morza Egejskiego, to z automatu sprawiało, że Ateny powoli stawały się tak, potęgą przecież, w tamtych czasach. W Tracji... To już nie było to, że to była trochę większa siła od Sparty lub równa jej, tylko oni w stosunku do nich byli wręcz potęgą. Poza tym weź przypomnijmy momencie. To, że w Tracji były złoża srebra i złota, które zostały przejęte przez Ateńczyków. Dobrze, a powiedzcie, są pewnie ludzie na świecie, tacy jak ja, którzy za chuj nie wiedzą, co to jest Tracja. Wiesz, to w szoku jesteśmy teraz. No, generalnie nie, no dobra, my... no. To znaczy, nie, no ja pi razy oko, ja sobie jestem w stanie uzmysłowić to, tak? Dzisiaj no, jest to Grecja. Są granice... Wytłumaczyć to na terenach dzisiejszych. Inaczej, to jest kraina geograficznie. Co to jest dzisiaj? Tak. Kurwa, nie o to chodzi. Ja to źle też ująłem. Chodzi mi o to, co że... Co to było dokładnie, to było, jeżeli chodziło o miejsce geograficzne? I gdzie to było? Nie. Co to jest w tej chwili? W tej chwili Tracja. To masz tak. Region geograficzny, który znajduje się w granicach trzech państw. Turcji, Grecji oraz Bułgarii. I ja jestem w domu. I wiem, gdzie to jest. Nizina Tracka. Lecimy dalej. Ale jemu to chyba też nic nie mówi. Ale to akurat był taki joke. To jest takie miejsce na Półwyspie akurat na Półwyspie Bałkańskim i też na terenie tych trzech państw obecnie się znajduje i to wszystko jest wzdłuż Maricy, takiej rzeki, która płynie sobie od... Nie, no bo chodzi mi o to, że Tracja jest krainą geograficzną. Ja wiem, że byli Tracy, że oni i w Grecji, i w Rzymie nawet, chociażby ten słynny serial Rome, gdzie właśnie
tracy byli brani jako gladiatorzy, bo we have no fear i coś takiego. Ale tacy nasi wikingowie. No, dokładnie. Tacy wikingowie z południa. Weź pod uwagę, że Teracja była takim rejonem, gdzie były bardzo żyzne ziemie. W związku z tym tam po prostu rozwijały się uprawy zbóż. Oni byli mieli podpisywane, wtedy zawierali kontrakty głównie z koloniami greckimi i na tym bardzo się rozwinęli, na tych kontraktach greckich. A w późniejszych czasach, właśnie koło tego IV wieku przed naszą erą, tam się rozpoczęła produkcja jedwabiu, która w późniejszych wiekach nasiliła się dużo mocniej, ale już wtedy ten jedwab jednak stamtąd zaczął być produkowany. No, okej. Okay. Tylko mi chodziło o to, że ja po prostu w dzisiejszych czasach Tracja nie jest używana do nie, to wiesz co, to trochę tak jakbyś powiedział Kurdystan. No, co to jest Kurdystan? No dobra, jest, Jezus Maria, no. No tak, ale no to tak samo dzisiaj Kurdystan jak wtedy Tracja, nie? Jest to też rozdzielone między ileś tam państw, powiedzmy w tej chwili, tak? Wiesz, ja jestem taką osobą, która jak mi powiesz nazwę państwa, to ja jestem w stanie sobie mniej więcej... bardziej mniej. Jasne, no to dlatego bardziej to, co mniej. To co Hadel tak powiedział, mniej, no, tereny Bułgarii i Grecji. No, właśnie o to mi chodziło, żeby tak mniej więcej rzucić naszym słuchaczom na mapę, gdzie to było. Tym, którzy mogą nie wiedzieć, bo ci, którzy wiedzą, to w tej chwili słuchają i właśnie piją czwartego kieliszka i z rzędu. I teraz tak, taka ciekawostka, że z Tracji prawdopodobnie pochodził Spartacus. Nie ma pewności? Nie mamy pewności, ale... No nie mamy 100% tak się pewności, uznaje. Tak, ale to no... No, to było w serialu właśnie powiedziane. W filmie też. No, okej. To nie ten serial, nie Rzym, tylko Spartacus serial. Spartacus. Tak, ale najpierw ale nie, serial. Serial Rzym. Ale ja powiedziałem, to też było w serialu powiedziane, tylko nie dopowiedziałem w jakim serialu. W serialu Spartacus. Tak, to ten przesłuchasz też, potem, to usłyszysz. Niemieckie tyłki, co ostatnio oglądamy, kochanie. A, Spartacus jest dobry. Emiot, chcesz bardziej? Się zdołować? No, weź sobie włącz na YouTubie Spartacus. Dobra, później. No, ja miałem przez 3 dni doła po tym, nie? Okej. Okay. Wracamy do... Grecji. Wiemy, gdzie jest Tracja. Ateny podbijały Trację, Ateny podbijały inne polis, ale co właśnie chciałem ci, Hader, wejść w słowo, Ateny podbijały głównie nadmorskie polis albo wyspy, a jednak śródlądowe mieli z tym problem, ponieważ no, nie mieli za bardzo jak tam wkroczyć, czym tam wkroczyć i jak tam utrzymać porządek i zostawić właśnie garnizony, nie? To prawda, to prawda. Weź pod uwagę jeszcze to, że oni kierowali Związkiem Morskim wtedy, więc to też miało poniekąd wpływ na to, co podbijali. W każdym razie, idąc dalej ku przyczynom, doszło do oblężenia Tasos. Czyli to była wyspa na północy Morza Egejskiego. Bo Tasos czy Tazos? Znaczy się, wtedy Tasos, my na to... Możemy i możliwe, mówić że Tazos, obydwie... Tak? Tazos to były w chipsach. Na przykład. W każdym razie wszystko można powiedzieć, że już tak oficjalnie się od tego zaczęło, ponieważ kiedy trwało oblężenie, mieszkańcy poprosili Spartan o pomoc. Ci najprawdopodobniej się zgodzili zaatakować Attykę. Wszystko jednak poszło w diabły, mówiąc najbardziej kolokwialnie, ponieważ doszło do trzęsienia ziemi w Lakonii i to była najprawdopodobniej największa katastrofa naturalna, jaka w ogóle miała miejsce, jaka dotknęła... W kopalni? Coś się tam zawaliło? Katastrofa naturalna, jako największa z katastrof naturalnych, które
działy się na tamtych terenach oraz w tamtym czasie wsparcie. To trzęsienie ziemi spowodowało znowu bunt wśród helotów i części periojków. Dlatego Sparta była mocno, że tak powiem, jeszcze wrzucona we własne wewnętrzne problemy, żeby móc wspomóc wyspę Tasos. Czy Tasos, no, wiesz, nieważne, co, obydwie formy są dopuszczalne. Poprawne. Jest. Sprawdziliśmy. Tak, tak mówią. Tako rzeczywiście. Znaczy, mądre pismo. Tako rzecze Sofokles. Albo Wikipedlos. Wikipedlos. No, dobre, dobre. No i okej, dobra. Była ta katastrofa naturalna. Jedni się wkurwili, drudzy się nie wkurwili. Czy tak naprawdę jedni i drudzy byli wkurwieni, tak? Ateńczycy liczyli, że wszystko będzie okej, że pójdzie w miarę gładko. Oblężenie wyspy. To oblężenie wyspy. Oblężenie nie posuwało się, że tak powiem, do przodu. Nie byli w stanie tego zająć w 100%. Ci proszą o pomoc Spartę. Sparta ma swoje problemy, też nie jest w stanie... No, tak, Sparta wtedy miała te swoje wewnętrzne rebelie. Maksa pomoc? No właśnie, do tego masz bunt dwóch ludności zależnych. A wewnętrzne rebelie Sparty wynikały z tego, że tam były problemy z władcami. I Znaczy się, wiesz, to tak jakby dzisiaj spadło kilka bomb na tereny, strzelam, Podlasia czy Lubelszczyzny, które są bardzo mocno rolnicze na przykład. I ci rolnicy by się po prostu wkurwili i zamiast pomóc z widłami iść w stronę wschodu, to by poszli na Warszawę do rządu wkurwieni. Co nowego? A to nie, to ty jesteś zdziwiony? Nie, no nie jestem, ale dokładnie to samo było wtedy. No właśnie. Wtedy też na Warszawę szli? Nie. Taki żarcik. Oby się, kurwa, Mieszko pierwszy zdziwił. On jeszcze wtedy nawet, wiesz... W planach nie był. Ale zanim oni by doszli, to on już by siedział. Ale na tym, wiesz, to on jeszcze nawet spermą nie był w jajach swojego ojca, no więc... Musimy wrzucić PEGI 18, zanim zaczniemy cokolwiek. Dave, pamiętaj proszę o tym, tak. Bo to będzie złe. Tak. No, tu trzeba zadziałać w tym kierunku. No i dobrze, i mamy to nawiązanie tego konfliktu i... Znaczy nawiązanie konfliktu było wcześniej, ale mamy tą kulminację, kiedy królew wszystko już zaczęło wrzeć, wszystko zaczęło kipieć i Sparta i Ateny skoczyli sobie do gardła. No tak, to może teraz ktoś inny, co ja się będę produkował cały. Ale bardzo dobrze ci idzie. Idzie ci dobrze, nie? Ja wiem, że wy liczycie na mnie, ale ja sobie muszę teraz polać, także to na razie wasze. Tam była jeszcze taka sytuacja, że generalnie Sparta, tak, Ateny miały swoją apogeum swojej potęgi tam, między tam latami 463-454 przed naszą erą. Tak, w tamtym czasie byli najpotężniejszą flotą, mieli o wiele więcej terenów zajętych niż Spartanie, to się tak mówi, jak niby tak, gra komputerowa. A w tym samym czasie Spartanie mieli też problemy na przykład właśnie z buntem Meseńczyków, gdzie generalnie była też po prostu wyprawa, wojenna. Tam chodziło o to, że niewielkie wojsko Spartan poniosło klęskę. No i generalnie tutaj miała też Sparta po prostu tam, mówię, wewnętrzny problem z tamtym. Nastąpił problem później, w wyniku rozdźwięków z Koryntem Megara opuszcza Związek Peloponeski na rzecz Aten. Więc tutaj znowuż po stronie Koryntu też mieliśmy jakiś ten zalążek napięcia. Tam chodziło głównie o to, że Korynt poniósł szkody gospodarcze, tak? Mhm. Co tam jeszcze? Egipt... Oczekiwali jakiegoś wsparcia, jakiejś reperkusji, jakiegoś... czegokolwiek od Sparty, jakiejś pomocy właśnie, można powiedzieć nawet finansowej, nie? No tu dupa, trochę tak. No tu dupa. Był bodajże też problem z tym, że Egipt
zbuntował się przeciw Persom i Ateńczycy na przykład zostali wezwani na pomoc przez buntowników, ale ta wyprawa ateńska się nie powiodła. Mhm. No i część wtedy okrętów floty ateńskiej została zaatakowana i zatopiona przez Fenicjan. Więc tutaj też Ateńczycy mieli swoją porażkę. Dużo, dużo potem, później oni popłynęli na Syrakuzy, nie? I tam... Ale to... Agamemnon? Nie, nie Agamemnon. Jak on miał? Też na A. Kurwa, jak on się nazywa? Artaxerxes? Nie, na A. Artaxerxes? Art... nie. Argonauci. Argonauci. Alkibiades. No kurwa, wiesz. Alkibiades przecież poprowadził flotę z Aten do Syrakuz i chciał tam podbić tereny, ale raz, że w okolicach Korkyry zaczęli się Spartanie na niego i połowę floty mu wytłukli, a druga rzecz, że jednak Syrakuzy bardzo mocno się obroniły i też tam wrócił z niczym, nie? Wróćmy teraz tak, bo mieliśmy rok, to był właśnie ten... Teraz mamy rok 457 przed naszą erą i bitwę między Spartanami a Ateńczykami w Beocji pod Tanagrą. I co było najśmieszniejsze? 1500 Spartan z 10 tysiącami sojuszników. Mhm. Naprzeciwko 14 tysiącom Ateńczyków i 1000 Argiwów. No i Spartanie wygrali. Dobrze, ale to było tysiąc... Tyle trupów, no kupa śmiechu. 1500 Spartan, tak? No. Ale to... Ciekawe, jak to było... Plus 10 tysięcy sojuszników Spartan, więc to było w sumie 11,5 tysiąca przeciwko 15 tysiącom, powiedzmy, tak? No, bo wiesz, jak to było w tym... chociażby to pięknie przedstawione 300 Spartan, nie? Nie, tam chodziło generalnie o to, że jeszcze paręnaście lat wcześniej w ogóle sytuacja, w której Ateny biłyby się ze Spartą, no to było tak trochę nie do pomyślenia, biorąc pod uwagę, że mieli dużo więcej wrogów z zewnątrz. Natomiast... Mówisz o Ateńczykach, że mieli więcej wrogów w ogóle, jeśli chodzi, mówię o obydwa państwa, że generalnie mieli dużo więcej wrogów z zewnątrz, tak? Tak, oni wzięli... przez ten czas te wszystkie wyspy, te wszystkie polis, które tam były niezależne, jedni i drudzy starali się podpisywać z nimi właśnie sojusze, nie? I wciągać ich w swoje szeregi. Dokładnie. I teraz zaraz po tej bitwie w 454 roku, kiedy porażkę ponieśli tam w Egipcie, przeniesiono skarbiec Związku Delijsko-Attyckiego z Delos do Aten. Tak, tu się Delijczycy wkurwili. Ateńczycy następne kilka lat przesuwali się coraz jakby bardziej w kierunku Zatoki, w głąb Zatoki Koryńskiej, więc też było... No, generalnie coraz większe tereny zajmowali. Na północ doszli do Termopil. Mhm. Więc, no, ekspansja była. No, więc... Można się rozumieć, że Spartanom się to nie do końca podobało. Tak, w szczególności, że Termopile były dla nich symbolem. Wielkim symbolem w tamtym czasie, tak? I jednak taki teren pod kontrolą Aten był dla nich nie do pomyślenia. I teraz tak, 451 rok przed naszą erą, Ateny i Sparta zawierają traktat pokojowy na 5 lat. Mhm. Bardzo kruchy, dlatego że pomimo tego traktatu Ateny nadal podejmowały działania na niekorzyść Sparty. No i można się domyślić, dlaczego... A coś więcej, czy tak tylko upraszczacie? Co? A coś więcej, czy tak tylko upraszczacie o tych... O czym? Wiesz co, tam było tak... Najważniejsza rzecz, o której trzeba pamiętać. Powrócił... Wpływy w Delfach. Kontrola nad Wyrocznią. Kontrola nad Wyrocznią, tak. Tu... Beoci odzyskujący Heroneje. Wymuszenie na Argos 30-letniego pokoju. To no wszystko, to potem, tak. To wszystko potem będzie miało zajebisty wpływ podczas II wojny Peloponeskiej. Wszystko. Każda z tych małych rzeczy, ich było jeszcze więcej, tak naprawdę będą tymi składowymi, przez które
druga wojna peloponeska będzie się odbywała tak, a nie inaczej. Mhm. Ale to tylko tak moja taka, no... wariacja na temat. Małe wtrącenie, ale bardzo ważne, nie? Tak jak te wszystkie małe rzeczy. No i jedna z najważniejszych rzeczy, które były przy tym ich sojuszu, to jest to, że to jest takie porozumienie, że i Ateny, i Sparta mogły zawierać różne sojusze, ale tylko i wyłącznie musiały one być z drugiej strony dobrowolne. Żadnego wymuszania siłowego jakichkolwiek sojuszy. Tak, stawiania pod... Dokładnie. Ten, czy nóż na gardle, że zrobisz to, albo odeszniemy was od zapasów, czy coś takiego, nie? A wiecie, że jest coś takiego, że nic tak nie mobilizuje, jak wróg zewnętrzny. I w momencie, kiedy Perykles wynegocjował w 449 roku z Persami pokój, dokładnie z tym, z Artaxerxesem, który objął tron po Xerxesie, i po tym, jak ustąpiło to zagrożenie ze strony Persów, Związek Delijsko-Attycki powoli, ale zaczął się jednak rozpadać. Oczywiście, bo nie mieli wspólnego zagrożenia. To więc właśnie o tym, tym właśnie mówię, bo zaczęło się od wystąpienia Beocji, potem poszła za tym Fokida, poszła Lokryda, Megara, Eubea, które zwracały się też coraz bardziej o pomoc do Sparty. No, to jest jak u nas. Była pierwsza wojna światowa, była druga wojna światowa, potem powstała Liga Narodów, która się przekształciła w Unię Europejską, a teraz Wielka Brytania wyszła z Unii. Teraz rządzą Niemcy. Sorry, musiałem. Niech to, żeby powiedzieli ci, że światem rządzą Żydzi. A to jest druga kwestia. Ale Europą swoją drogą. A propos... A w ogóle to wina, wiesz, cyklistów, tej Żydokomuny i masonów, tak? I tak, Żydokomuna to jest najgorsze. Brzydzę się. Nie do koniec off-topu. Koniec off-topu. W ogóle wiecie, że bardzo cwany próbował być następca Xerxesa w Persji, bo on próbował przekupić Spartan, żeby zaatakowali Attykę. Ale Spartanie się bardzo honorowo zachowali, co też według mnie ma duże znaczenie w kontekście tego, co się działo później. Mm-hmm. I to już, bo to był dokładnie rok 460, także to było troszeczkę wcześniej. I oni nie zaatakowali tej Attyki, pomimo tego, że mogli dostać naprawdę duże wsparcie od Persji. Woleli zostać, że tak powiem, pomimo tego, że byli dość wyniszczeni, woleli zachować, no jak to się mówi, godność. Dzisiaj to by każdy na pieniądze poleciał. No. No i co? Mamy niecałe 15 lat spokoju. Sporne kwestie, które miał rozstrzygać arbitraż. Tak. No w ogóle wtedy przecież był rozwój demokracji w Atenach. Sędziowie mieli dostawać wynagrodzenia. Mniej zamożne osoby... Czy robili to za miskę ryżu, czy o co chodzi? No, ryżu tam nie proponowali. To co, za kurwa kiść winogron? No wiesz, co, tam było druga też tak, że na godziny i takie. Urzędy państwowe były też udostępniane obywatelom niższych klas społecznych. W związku z tym również i oni, osoby mniej zamożne, zaczęły po prostu wykonywać te zawody, tak? To deseń. Kumam. Czyli coś na zasadzie takiego naszego współczesnego uwolnienia niektórych zawodów, jak taksówkarze. Potem i tak przyjdzie Uber i... Dobrze. Zawsze jest większa ryba, jak to się mówi, tak? No. No i Ateny przez najbliższe lata dokonywały po prostu ekspansji w tamtym okresie, tak? Bo wysyłali kolonistów na Naxos, Andros... Dostęp do Morza Czarnego sobie zapewniły. Tam miały generalnie Atenom w tym momencie najbardziej na trasie ich podboju to Tracja i Macedonia stały. Mhm. Natomiast no powiedzmy do tam roku 440 to była po prostu ciągła ekspansja, rozwój Aten, podpisywanie umów, jakichś tam
zagarnianie pewnych terenów, podporządkowywanie sobie różnych kolejnych polis, no i tak to działało. Wprowadzali swoją walutę na terenach tych, powiedzmy nie tyle, no można powiedzieć, że trochę podbitych, ale też ci, którzy chętnie płacili Atenom za ochronę i przystępowali do właśnie do Aten, do tego całego związku, po prostu wprowadzili też u siebie walutę ateńską, monetę ateńską, tak? Swoją drogą to było też świetne, tak? Demokracja nagle zaczyna mieć wielu zwolenników, a powód jest tego bardzo prosty, oczywiście pieniążki. Skoro sędziowie zaczęli dostawać pieniążki, wszystko zaczęło im się być lepiej, no to oczywiście demokracja stała się z automatu zajebista, prawda? Ale wiesz, jak to było mówione, że demokracja była zajebista w Atenach, a poza demokracją to były po prostu zapędy imperialne. No dokładnie. Znaczy poza, wiesz, poza Atenami. Jeżeli, doprowadzasz do ostracyzmu swojego przeciwnika politycznego, potem przenosisz skarbiec, potem, wiesz, możesz sobie pozwolić na budowanie Partenonu, utrzymanie floty i robisz wszystkie rzeczy, które robił Perykles, to był zajebiście inteligentny gość, bo wszystkie rzeczy, które on czynił, tak naprawdę umacniały go tylko na stołku. Bo nie oszukujmy się tego powiedzieć. On się umacniał na stołku dzięki wtedy, można powiedzieć, dla niego mądrym decyzjom, które tylko i wyłącznie przysparzały mu kolejnych koalicjantów, kolejnych przyjaciół, kolejnych zwolenników. Kolejnych wyborców. No, wyborców bym tego nie nazwał, ale to byli jego zwolennicy, którzy poszliby za nim w ogień. No, o to tu chodziło tak naprawdę. No, a te wszystkie, jak to się nazywały, te spotkania u Peryklesa, przecież to było zorganizowane. Orgie? Nie, orgie. A to w czwartki on mówi o tym sobotnik. Nie, chodzi o te spotkania po prostu, gdzie przybywali wszyscy znamienici, tak? I dostajenki. Perykles, tak, Perykles po prostu no imprezę robił, no Jezus no ja Maria. Ja wiem, o co ci chodzi, tylko nie pamiętam tej nazwy jakiejś. No właśnie, no też nie pamiętam tej nazwy, nie? Przychodzili tam, grali na mandolinie, kurwa, rzępulili na czymś tam jeszcze. Wszyscy tańczyli, pili, chlali i prawdopodobnie też tam się dożyli na lewo i prawo. Nieprawdopodobnie. No, no, tak było. No, kolega mi mówił. Nieprawdopodobne było. Kolega mi mówił, bo był. To masz wiekowego jak to było? I ja tam też byłem, Mioti wino piłem, tak. Dziwki hędożyłem. No panowie, wygraliście w Asasyna, ja nie grałem. Tak szczerze. No właśnie, ja mam pytanie a propos Asasyna, tak szczerze. No bo wszyscy wiemy, no. Nasi słuchacze, jeżeli nie wiedzą, to się zaraz dowiedzą, że jesteśmy pierdolnięci na punkcie gier komputerowych i konsolowych w ogóle. Tak, to właśnie. Więc ten odcinek jest nie bez kozery o wojnie peloponeskiej, bo niedawno była premiera Assassin's Creed, ostatniej, najnowszej części Odyssey. No i właśnie ona tam sobie buja się gdzieś w tych tematach, co już wcześniej zdążyła powiedzieć tutaj Agnieszka. Natomiast moje pytanie, no właśnie, jako osoby, która jeszcze nie grała, bo ja zagram pewnie dopiero w święta albo i po świętach, czyli w okolicach nagrania kolejnego odcinka, jak znam nasze szczęście, no to dopiero wtedy gdzieś zagram. I teraz moje pytanie brzmi, jaki dokładnie gdzieś czas, jeżeli chodzi o lata, czyli rok, jest, w jakim roku jest osadzony nowy Assassin i czy to, co mówiliśmy do tej pory lub to, co powiemy na temat II wojny peloponeskiej, będzie się jakoś pokrywało z tym, co widzimy w grze, czy to jest po prostu raczej wariacja historyczna, tak jak to było w Origins, pierwszy ekran, że to jest wszystko fikcja, tak dalej, nie ma to tam nikogo obrażać. Jest tylko fikcja, nie ma nikogo obrażać, to znaczy może nie tylko fikcja, ale czy my spotykamy postacie historyczne? Jeżeli tak, to czy one wypowiadają jakieś tam swoje frazy, z których zasłynęły? Cokolwiek. Wiesz co? Czasami trochę tak. Weź pod uwagę, że rokiem, w którym umieszczona jest akcja Assassin's Creed Odyssey, to jest rok 431 przed naszą erą. Mhm. Czyli to jest rok wybuchu wojny peloponeskiej, no. Po prostu. Czyli ten okres wojny archidamińskiej dokładnie się to nazywało. Według gry nasz bohater bądź bohaterka, bo tą gramy albo jedną, albo drugą osobą,
W sumie przyczynia się trochę do tego wybuchu. Chociaż ja tak naprawdę bym powiedział, że to nie jest tak, że to jest cała akcja w 431, bo mamy tam chociażby w grze później, w późniejszym etapie epidemię dżumy i śmierć Periklesa, no umiera, no sorry, to nie jest spoiler. No, wiadomo, spoiler, może... No, w końcu musiał. Ale Michał, dobra, jak ty sobie wyobrażasz, tak? Ale nie, no chodzi o to, że... wszystko dzieje w jednym roku, że ty popierdalasz statkiem naokoło Grecji, kurwa, i to wszystko jest w jeden rok. Nie, chodzi mi po prostu o to, że jest ta epidemia dżumy, która była wtedy i śmierć Periklesa, mają swoje miejsce również w wydarzeniach z gry. A czy... Bo tak, skoro 431 rok, to trzy ważne bitwy. Alope, Metona i Plateje. Coś jest z tego? Tak, ale... W grze? Wiesz co, nie. To jest raczej tak bardziej obok. Ale dowiadujesz się czegoś grając w grę? W sensie są jakieś rozmowy na temat bitwy? Nie, no. Spotykasz Sokratesa, spotykasz Periklesa, tam załatwiasz dla nich różne tam sprawki, tak? No to bardzo... Bardzo fajnie. Jest bardzo duży przekrój, jeśli chodzi o postaci tamtego okresu. Jednym z twoich... Jednym wspomnianego twoich... Alkibiadesa, którego wspomniałeś również. Będziesz dla niego, będziesz robił dla niego różne misje i będziesz go też chędożył. Co? Co kurwa? Można go chędożyć. Ale jako kobieta, czy jako i kobieta i facet? Ja gram Kassandrą, więc... Ja też gram Kassandrą, więc... Jak mam 30 godzin patrzeć na jakąś dupę, to... Agnieszka... Przechędożyłaś Alkibiadesa? Bo ja wiem, że ty grasz... Aleksiosem. Jeszcze pali. Nie, Agnieszka też gra Kassandrą. No co ty? Ty mówiłeś... Oboje gramy Kassandrą. Kurwa mać. Dobra. Jednym ze twoich przewodników jest Herodot. Tyż, oczywiście. Nie wiem do jakiego tam momentu, ale tam jeździ z tobą na statku i dużo, dużo ci pomaga. Nie no, odwiedzasz, tak, odwiedzasz Pytię w Delfach przecież. Dokładnie, masz Aspazję, masz tam później Pitagorasa, masz tego Kleona. Już tam dalej za bardzo aż tak nie wychodzi. Nie, ale to chodzi mi po prostu o postaci, które tam się przewijają, tak? Mhm. Nie będę ci mówił przecież w jakim kontekście czy coś, no nie będę ci psuł przecież te. No, nie, jest, jeżeli chodzi o... To jest asasyn. Ja, jak już tam pisałem na grupie rozgrywki komuś, ja się zatrzymałem na asasynie przy Revelations. Ja się odbiłem po prostu. Ale do tego czasu, grając w jedynkę, grając w dwójkę, grając w Brotherhooda i grając nawet w Revelations, bardzo mi się zajebiście w sumie podobało to, te wszystkie właśnie nawiązania do prawdziwej historii. Czyli ta gra jest po prostu, gra jest oparta na tym, na naszym świecie i na naszej historii, ale jednak wydarzenia, które się tam toczą, są fikcyjne. Tak samo jest w Odysei. Jest to wszystko oparte na tym, co się działo w tamtym czasie i powiem ci niesamowity szacunek do tego, jak to ludzie odpowiedzialni za fabułę po prostu ogarnęli i spięli te wszystkie wątki ze sobą, bo to kurwa... Ludzie, którzy mają jakąś tam zajawkę na historię, właśnie na starożytną Grecję, czy Origins, jeżeli chodzi o Assassina Origins, na starożytny Egipt, mogą czerpać bardzo dużo przyjemności właśnie z odkrywania pewnych rzeczy, pewnych powiązań, tego jak to... się zazębiało ze sobą wszystko. Tylko trzeba pamiętać, że jednak to jest wytwór fikcyjny, więc to nie jest stricte oparte na faktach czy na totalnej historii, więc pewne rzeczy, które są tam zawarte i prawdopodobnie część powiązań jest fikcyjna i w ogóle nie miała takiego miejsca. Nie wiem, czy to prawda, czy nieprawda, że Herodot znał Periklesa i chodził do niego na imprezy. Nie wiem, ale to... Podejrzewam, że to jest tak, że jeżeli coś jest potwierdzone historycznie, to na pewno zgodnie z realiami historycznymi zostanie w tej grze oddane. Jeżeli na przykład natomiast czegoś nie wiemy,
to jest tutaj będzie dowolność fikcja autorska i można sobie po prostu dopowiedzieć. Dokładnie. Z takich postaci, co myśmy może jeszcze nie wspomnieli, bo na Sofoklesach chyba wspomnieliśmy. Pauzaniasz oczywiście też jest w grze. Jest Figi. A to Figi. Krzysiek, jak ty się wbiłeś na Discorda, to akurat miałem odpalonego i właśnie tam Sofokles się z kimś kłócił. Tak, jest Figiarz tak samo, więc no tych postaci jest tam trochę tak. Właśnie dlatego było moje pytanie, czy dużo rzeczy, jeżeli chodzi właśnie o historię, czy coś tam wrzuconego z tych historycznych. Słuchaj, to jest jeżeli kogoś wciągnie to jest genialna. Ja wiem, bo ja się odbijałem po to, żeby od sięgnąć wszystkich asasynów poza Black Flag. Po czym wsiąkłem w Origins i przeszedłem chyba w tydzień, tukąc noc w noc. I wiem, że teraz będzie to samo, ale nie mam na razie czasu, żeby się ruszać za Odyssey, więc sprawię sobie pewnie gdzieś tam na święta, weźmiemy sobie z kumplem na pół, na PS4 czy coś i ogramy. Natomiast właśnie dlatego też pytałem, jeżeli chodzi o te... Ja jestem też trochę trzepnięty na punkcie historii, więc nie ma się co... Chyba jak my wszyscy, skoro tu jesteśmy. Więc stąd właśnie było moje pytanie, czy coś więcej jest tematów historycznych, czy raczej tylko osadzamy to w takich czasach i tak dalej, i tylko spotykamy kilka postaci. To ci mówię tak, to jest jak każdy Assassin's, tak? Jest osadzony w tamtych realiach, otacza się tymi wszystkimi rzeczami, które tam były, ale jednak historia, która się dzieje, to nie jest to, załóżmy, że bierzesz sobie po prostu Leonidasa od małego do jego śmierci pod Termopilami. Nie, to po prostu jest jakaś postać, którą sobie wymyślili twórcy, która się przedziera przez ten okres i to wszystko jest otoczone tam. Jej historia, jej przygoda, jej życie jest otoczone tym wszystkim, co się w tamtym czasie wydarzyło, tak? Więc widać to napięcie. Jest, przecież, nie będzie to dla ciebie spoiler, ale pierwsze jak trafiasz do Aten, Ateny są oblężone już. Perykles i Kleos walczą o władzę w środku, tak. Dokładnie, walczą o władzę ze sobą w środku. W środku Aten, które są oblężone i oni jeszcze w środku walczą między sobą. Widzisz już właśnie tą beznadziejność sytuacji i tego wszystkiego, jak to wygląda, nie? Pomijam te wszystkie mechaniki i tak dalej, ale właśnie jak się wpatrzysz w to, co się dzieje. Wojna pomiędzy właśnie Atenami a Spartą, która zaczyna być podsysana, zaczyna płonąć tym ogniem takim, to widzisz to, że to faktycznie kurwa nie były przelewki. Swoją drogą zobaczcie, jak to się wszystko zmienia. Mamy 479 rok. Sparta z Atenami się zjednacza, żeby odbić Persom z głowy zamiary jakiegokolwiek podbicia. Nie mija 40 lat, a tuką się po prostu sami między sobą w oblężonym mieście. Tak, dokładnie. I to jest przykre. Jedną rzecz ci jeszcze powiem, nie? Jak będziesz grał, to nastaw się na to, przynajmniej ja tak mam, że kurwa, widoki są zajebiste. To znaczy, to jest piękne, to jest naprawdę piękne, jeśli chodzi o widoki. Prawdopodobnie... Ale mi już Origins spasował te... Ale po prostu sobie przypuścić na szczycie piramidy i zobaczyć, jak to wszystko dnia, wygląda. Jak wygląda Wiedźmin 3 i Assassin's Creed Odyssey na PS4, to Odyseja po prostu odstawia wieśka o kilka długości, jeśli chodzi o PS4. I powiem wam... Ja nie mówię, że nie, bo wiesz, słuchaj... Też jest błędem naszym, tutaj tak softopujemy jeszcze, myślę, na chwilę, zanim wrócimy do wojny. Softopuję tylko jeszcze na chwilę. Jo. Emiot, jaki jest sens, żebyśmy porównywali gest 2015 tylko dla niech, roku? Tylko dla niektórych Wiedźmin jest jakimś benchmarkiem po prostu, wiesz? Tak, i on jest cały czas używany w benchmarkach sprzętu. Weź sobie na jakąkolwiek kurwę stronę, która sprawdza tobie wydajność komponentów komputerów. Tam się pojawia Wiedźmin. W tej chwili to już zdecydowanie moim zdaniem... W trzech zdaniem, lokacjach. Ja ci powiem tak, odpalam wieśka bo nowy gra najbardziej wymęczał. Na PC-cie i mam
w ultra, tylko tam z wyłączonymi tymi włosami i tak dalej. A jakbym chciał w tej chwili odpalać jakiekolwiek nowe gry, to ja już, wiesz, Forza Horizon 4 odpalam na tych, na średnich albo na niskich, a Shadow of the Tomb Raider na średnich, więc to jest po prostu, to już, no, tak, jest przeskok. No. Jest przeskok, powiem wam, ja, na szczęście, ja jestem... Na szczęście są cały czas moderzy. Ale też, graficznie panowie, wygląda niesamowicie Odyseja. Ja jestem smutny z tego powodu, że mam tą grę na premierę. Dziękuję bardzo świętemu Łukaszowi za to, ale kurwa, ja bym ograł tą grę prawdopodobnie tak jak to znaczy no do Assassina jakoś nie wracałem, ale mógłbym ograć tą grę jakoś za rok czy coś takiego. Mój komputer by przeszedł upgrade i tak dalej. Jestem smutny, że ja gram kurwa na low. Czaję, no. Ja widzę, ta gra ma zajebisty potencjał, tylko jestem ciekaw, jak to wygląda, może nie na ultra, ale na high już na kompie, bo jest parę rzeczy graficznych, które mnie kurwa rażą w oczy tak, że mam wrażenie, że to w ogóle nie są... nie są rzeczy związane właśnie z moim sprzętem, czyli z ustawieniami. Po pierwsze... To ale nawet już ktoś wspomniał, no. To chyba Kuldan wspomniał, że zakładając zbroję na Kassandrę, sprawiasz, że ona ma męską klatę. Coś takiego no, jest, no. Nie, ona nie ma wypukłości. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jak ja patrzę na Kassandrę w cutscenkach, to ja mam wrażenie, że... jedyne co zmienili w modelu postaci to jest kurwa głowa i włosy. Ona ma wielkie muły, ona ma wielkie bary, ja rozumiem. Ona tak, jest ona jest umięśniona mocno, ale no. Ale... Ona jest najemnikiem, więc ona musi mieć te. Tak, ale ja sobie to tym tłumaczę, ale mi się to rzuca w oczy. O, bo to się rzuca w oczy, ja nie mówię, że nie. No, to jest jedna rzecz. I następna rzecz, że ta skóra tych wszystkich postaci jest taka woskowa straszliwie. Taka... To wali taką sztucznością, że ja pierdolę. Mad Max, kurwa, z 2015, czy z którego to tam było, jak ja grałem przed Odyseją, wyglądał dla mnie o wiele lepiej, jeżeli chodzi o wygląd i modele postaci, nie? Ale on był w innej stylistyce całkowicie, to też musisz wziąć pod uwagę, wiesz... Inaczej będziesz patrzał na grę, która jest zrobiona tak, a inaczej Krzysiu, na Mad Maxa. Ale nie, ale... Ja wiem, o co ci chodzi z Mad Maxem, bo mi się Mad Max... Uwielbiałem Mad Maxa, przeszedłem go na premierę, grałem jak porąbany po prostu. Ale Mad Max jest śliczny. Mad Max ma... Jest śliczny, tak, ma fantastyczne widoki, ale właśnie jest całkowicie w innej grze zrobiony. Ale dlatego ja mówię on innym. Się nie zestarzał, na przykład ja mówię dzisiaj. O czym innym. Jak, kurwa, Odyseja mogłaby mi się zestarzeć? Ja mówię o tym, że skóra... modeli, czy na przykład na cutscenkach. Ja wiem, że to jest renderowane na bieżąco przez silnik gry. Bo to widać. I to mi się nie podoba. To mi się kurwa tak nie podoba, że Jezus Maria. To wygląda źle. Ja nie wiem, jak to wygląda na konsolach, ja nie wiem, jak to wygląda na wyższych ustawieniach graficznych. Na czymś, co jest kurwa lepszym niż to, co wisi mi kurwa na ścianie, ale no to jest taki zgrzyt. Ja gram, bo ta gra mi się podoba, bo to jest wszystko fajnie, nawet na tych niskich ustawieniach, co ja gram, jak ja kurwa wejdę na punkt synchronizacyjny, jak tam kurwa się pojawi ten widok, to mi robi. Widzę niedociągłości graficzne, bo wiem, że mam po prostu niskie ustawienia w tym momencie, ale jestem zły, że nie gram w to za rok czy za dwa lata. Bo to by wyglądało przekurwa cudownie. Tak, ja to przechodziłem z trzecim Wiedźminem, zaraz po premierze grałem letni, po tym minęło parę miesięcy, siadłem drugi raz, przepraszam, po premierze chyba pierwszego dodatku. Jeden drugi raz już na wysokich, naprawdę praktycznie chyba na najwyższych poza Hairworksem i było zajebiście, jeszcze wrzuciłem sobie kilka modów graficznych i to Boże, jak to dobrze wyglądało i to
różnica była po prostu naprawdę, naprawdę duża, więc możesz mieć dokładnie to samo, a nie musisz. Ciężko mi tutaj powiedzieć, zagram dopiero za, za jakiś czas. Dobra, w każdym razie myślę, że nie ma co robić off-topa. Wrzucimy sobie to na bloopersy na koniec. Tak, wrzucimy to jako taki bonusik na ten. Wrzucimy jako bonus. Zaprosimy też do bonusa, trzeba będzie nagrać jakiś taki wstępniak, żeby że bonus na koniec czeka na temat troszeczkę naszego punktu na temat punktu widzenia na temat grafiki w grach. To wracamy teraz do roku 440 przed naszą erą. Myślę, że nawet nie 440, chociaż można i te tematy, można zaczynać powolutku pierwszy okres. Nie, bo chciałem po prostu wspomnieć o tym, że doszło do kwestii rozruchów Samos z Miletem, z innym miastem związku, i był ateński arbitraż, ale i tak mimo tego doszło do wojny, gdzie Perykles sobie wpłynął do Samos z 40 okrętami, tam chyba 44, narzucił ustrój demokratyczny, założył na wyspie garnizon, po czym kiedy wrócił do Aten, oligarchowie stwierdzili, że ni chuja. Powierzyli garnizon perskiemu gubernatorowi i doszło do tego, to całe napięcie, że przez 9 miesięcy Ateny 200 okrętami oblegały wyspę, zmurzyli mury miasta i narzucili miastu ogromne ogromną karę pieniężną. Wspominam o tym dlatego. Chciałem jedną rzecz powiedzieć. 200 okrętów oblegali wyspę, tak? A na takim okręcie było tak. Około 50 ludzi. Masz 1000 osób. 1000 osób. Pi razy oko, tak? Wliczając w to wioślarzy plus obsadę... 1000? 10 tysięcy chciałeś powiedzieć. No. Wliczając w to wioślarzy, którzy byli z reguły niewolnikami albo... Wstawiony Krzysiu usłyszał 20, wiesz? To... Życie. Życie jest Nobelą. No. Plus wioślarze, plus ogólnie no wojsko, tak? No co nie zmienia faktu, że i tak się miasto 9 miesięcy długo trzymało. Przy 30-tysięcznym oblężeniu? Ja w Europa Universalis zrobię większe, ale to temat na inny. I w ciągu jednego dnia jesteś w stanie wszystkich odkryć. Dokładnie. Czyli co, jedziemy do 435 roku przed naszą erą. I tam był wtedy konflikt między Korfu a Koryntem. I on był właśnie bardzo podobny do tego, co było wcześniej między Atonami i miastem Samos. No i generalnie Ateny postanowiły tutaj też zainterweniować. Korfu wezwało na pomoc właśnie Ateńczyków. Rozpoczęły się działania wojenne przeciwko Koryntowi. I to był taki moment kolejnego zwiększania napięć po prostu w regionie. Jednocześnie Perykles uchwalił dekret zabraniający Megarze korzystać z jakiegokolwiek portu będącego pod kontrolą Aten. Co jeszcze bardziej po prostu wkurzyło Spartan. Mhm. Którzy nie mogli korzystać z pewnych rzeczy, a po drugie byli po prostu zazdrośni o to, jak Ateńczycy rosną w siłę, w potęgę. No i takie dwa państwa, jedno silne, rosnące w siłę, drugie, które się wkurwione na nie, w pewnym momencie po prostu doszło do wybuchu. Dochodzimy do roku 431 przed naszą erą, czyli do... Do pierwszej... do pierwszego okresu II wojny peloponeskiej, czyli tak zwanej wojny Archidam Mijskiej. I za to, panowie... Oczywiście. Trzaśnie, bo zaśnie. No to skoro tak, to nie ma co. To momencik. Teraz nasi słuchacze też. Szykujcie szkło. Oby. Współczuję tym, którzy będą tego słuchać, jak jeżdżą samochodem. Oj tak, albo siedzą w pracy. To jest właśnie to.
My teraz nagrywamy sobie na luzie. Jest po 22, zaraz ta trzecia. W piątek. Pomiędzy pierwszym. Bliskonem. Pomiędzy 1 listopada a 3 listopada. Tak. To była taka dobra impreza to była. Z pierwszego na trzeciego. Tak, my sobie siedzimy na luzie. To są najlepsze imprezy, jak z moich czasów studiów, gdzie zaczynaliśmy imprezę czwartek, a budziłem się we wtorek. Ja tylko mam jedną rzecz, którą chciałbym dodać a propos przyczyn II wojny, że wszystko rozpoczęło się od malutkiego Epidamnus, które wypędziło z miasta bogaczy, ci zawarli sojusz z Taulantami, rozpoczęli oblężenie miasta, odcięto Epidamnus reszty Hellady z każdej możliwej strony. Obrońcy więc musieli znaleźć sobie pomoc. No i to, co mówiliście chwilę temu, że tak naprawdę wszystko się zaczęło i najpierw wysłano do metropolii Parkery, później to wszystko włączył się Korynt i tak to wszystko zaczęło się powoli ustawiać, że doszło w końcu do złamania pokoju i rozpoczęła się druga wojna Peloponeska. Rozpoczęło się wszystko od tak zwanego incydentu platejskiego, nazywając po imieniu bitwa pod Platejami. Wojska tebańskie oraz mieszkańcy Platejów w Beocji starły się. Tebańczycy próbowali zmusić swoich oponentów do zerwania sojuszu z Atenami. Platejczycy natomiast po bitwie wymordowali wszystkich jeńców i wojna zaczęła nabierać rozpędu. Rumieńców chciałem powiedzieć. No, rumieńców to takie może nieidealne słowo, biorąc pod uwagę konflikt i ilość zabitych. Natomiast ciężko się nie zgodzić, że tak, że zaczęło się tam dziać naprawdę, naprawdę sporo. No sogo było, tak. A trafiliście na jakieś dane właśnie a propos pierwszej wojny peloponeskiej zabitych po obu stronach? Wiesz co, nie jesteś w stanie złapać dokładnych ilości z tego względu, że biorąc pod uwagę, że tych bitew było całkiem sporo, nie znamy też ilości załogów statków, jak na przykład była bitwa morska pod bitwa morska pod Kakryfaleą, kiedy Ateny rozbiły wojska korynckie. To była bitwa morska, więc z automatu masz w 459 z automatu nie było możliwe znać dokładnej ilości. To samo masz bitwę morską pod Eginą w 456 przed naszą erą, więc tutaj nie ma dokładnej ilości podanych i myślę, że chyba nigdy nie będzie. Ale wiesz co, sam okres na przykład tej wojny archidamińskiej, bo tam było 20 parę bitew, które się odbyły zarówno na lądzie, jak i na wodzie. No dokładnie. I jak to teraz wszystko zliczyć, tak? No są informacje z niektórych bitew, ale nie ze wszystkich, więc nie jesteś w stanie dokładnie oszacować tej ilości, więc tutaj nie ma co sobie gdybać. Myślę, że to nie ma większego sensu. Na pewno straty były duże, więc przykład, bitwa morska pod Korkyrą. Można by było to oszacować, nie? Myślałem, że trafiliście gdzieś na jakieś szacunkowe informacje, bo można to było oszacować chociażby z tego z tej perspektywy, że są podane ilości właśnie, ile żołnierzy wzięli w jednej bitwie, ilu żołnierzy wzięło udział w jednej bitwie, ilu żołnierzy wzięło udział w drugiej bitwie i tak tylko dalej. Tylko, że przy niektórych bitwach po prostu nie ma takich informacji. Dokładnie, masz bitwę pod, jeżeli mówimy o części o tym pierwszym okresie, o archidamińskiej, to masz bitwę pod Delion,
gdzie są mniej więcej podane ilości, a masz inną bitwę pod Metropolis i tam nie masz praktycznie żadnych ilości. Ciężko ci powiedzieć. Tak samo jak masz inną jeszcze bitwę morską, na przykład pod Korkyrą, 427 rok przed naszą erą, masz 53 okręty spartańskie, które zwyciężają 72 okręty połączonych sił Korkyry oraz Aten. I nie masz informacji, ile dokładnie okrętów zatonęło. Ile tam było osób. I jakie były, jaka była liczebność załogi. I jakie były liczebności załóg tych okrętów. Więc to nie są jeszcze te czasy, gdzie my jesteśmy w stanie sobie to rzucić. Tak samo jak nie było też ludzi, że tak powiem, piśmiennych, którzy zapisywali, którzy przeżyli przy każdej bitwie. To też robiło swoje, że przy jednych są liczby prawie że co do sztuki, a przy innych tylko jakieś tam okolice, na przykład kilku tysięcy, tam 7 tysięcy, 5 tysięcy. Tam gdzie jest co do sztuki, to jakieś kronikarze byli. Tak, to... tylko że wiesz, weź pod uwagę to, ja to pamiętam bardzo dobrze ze studiów historycznych, bo bardzo dużo mieliśmy rozpraw na ten temat i dyskusji paneli, że jeżeli miałeś kronikarza, który coś opisywał, to najczęściej było tak, że ten kronikarz zawyżał lub zaniżał pewne informacje. No bo jak wygląda w Kronice Świata, moje 5 tysięcy żołnierzy pokonało 5 tysięcy żołnierzy. Nie. Moje 5 tysięcy żołnierzy pokonało 10 tysięcy żołnierzy przeciwnika. I to brzmi w kronice ładniej, nie? I bardzo często kronikarze mieli wręcz wymuszone przez swoich władców, że mają pisać właśnie w ten sposób. Mhm. Dlatego nie możemy brać tutaj żadnej liczby w 100% pewnej, jeżeli chodzi o te ilości zabitych, biorących udział i tak dalej. Bo to by musiało się z obu stron zgodzić, żebyśmy to mogli wziąć za pewniak. Yes. No, to się naprodukowałem. Wasza kolej. No, ale powiem ci, bardzo ładnie się naprodukowałem. No, coś mi się ze studiów przydało w końcu, nie? Także tutaj być może nas kiedyś słucha, bo kiedyś udostępniałem, być może nas słucha moja pani profesor Maria Starnawska. Pozdrawiam serdecznie. A ja też pozdrawiam. Może nas... Emiot jest cicho. Co? Kto nas słucha? Kto nas słucha? Nie, wybaczcie, wyłączyłem się na moment. No, widać. No dobrze, no to jesteśmy tak na dobrą sprawę na wstępie II wojny światowej. To jest bardzo długi wstęp, ale rozbiegówkę mają skóry syny, no? Jebani. 2000 lat się do wojny zbierali. I co przyszło Grekom w II wojnie światowej? I co przyszło, kurwa, na osiołkach jeździli? I chuj, kurwa. Ale Franek tam miał dobrze z nim. Oj, nie, 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 Franek tam miał zajebiście. Kurde, Minik strzelił ramkę. Jaki ofiar. Aż sprawdzę, ale, kurwa. Ale jak odjechał. O, skurwesna. 5-1 się skurwa. No nie? No nie? O jebam. Kurwa, wejście smoka, 83, Fred 90, szczelił. Szczelny, szczały wyszczelon. Jesteśmy na wstępie tak naprawdę drugiej wojny peloponeskiej. I już chciałem mówić światowej znów. Ale cię korci, korci cię, no. Korci mnie, Jezu, ja tą drugą wojnę światową to bym chciał przerobić, ale to jeszcze trochę, 10, jeszcze z 10 odcinków by nam zaszło. No. I tak naprawdę musimy ją spłycić. Ja powiem ci tak, najważniejsze w wojnie peloponeskiej to było to, co doprowadziło do wybuchu. Bo tak. Trzeba wiedzieć po prostu, w jakim rejonie, w jakie wydarzenia brały kto brał udział, jakie wydarzenia wpływały najbardziej na napięcia w regionie, czyli po prostu jak wyglądały stosunki międzynarodowe w tamtym okresie, na tamtym rejonie. A potem w zasadzie, no to przez kolejne 20-30 lat można powiedzieć, że były takie 3-4 główne okresy, gdzie jedni z drugimi po prostu się naparzali. Na pewno warto wspomnieć w międzyczasie o tym, że tak jak już wspomnieliśmy, w 429 roku była dżuma, epidemia dżumy w Atenach.
gdzie wtedy zmarł, zmarł Perykles. Perykles, tak, i to był największy cios dla Aten, nie? Tak na dobrą sprawę. I potem, no, wojna cały czas trwała z różnymi zmiennymi kolejami. Tu można wspomnieć w 425 roku Ateńczycy mieli... Tak, przepraszam, mi się język plącze. Ateńczycy... Już? Po 4-5? No ja się potrafię jednym razem mówić. Jezu, jak to możliwe. Ale szanujemy, nie? Z jednej strony tak dobrze, bo człowiek jedno piwo szczeli najebany. Ja tak mam z teściem, że mogę jechać do teściów, siąść z każdym po kolei, ubić w całe towarzystwo, a potem przejść wyspać. No. Tak jest. Wracając do tego roku, 425, Ateńczycy wyprawili się na południowo-zachodnie wybrzeże Mesenii, wzięli do niewoli pewną liczbę spartańskich żołnierzy, i jeszcze dzisiaj można podziwiać tam pomnik, który postawiono na pamiątkę tego wypadu, czyli orzeźbę Nike Duta Paioniosa, która została ofiarowana w Olimpii przez meseńskich wygnańców walczących pod Pylos. No i weź pod uwagę, jak się na przykład zmieniały się układy pomiędzy sojusznikami. Ale wiesz, no Ateny poniosły... W 429 roku masz bitwę morską koło przykład Karion, Rhion, chyba tak się nazywa. 47 okrętów korynckich zostaje po dupsku od 20 okrętów ateńskich, po czym mamy rok 427, mijają niecałe 2 lata i pod Korkerą Sparta tucze wspólne siły Korkyry już. Tak. Korkyry Ateńczyków i to wszystko, tak przynajmniej mówią, że coś tam jeszcze się też Korynt tak samo włączał. Te sojusze były wszystkie bardzo kruche i te sojusze zawierane często na prędce, że ktoś sobie na szybko pomógł, też wpływały na rezultaty wielu, wielu bitw. Jasne, oczywiście, że tak. I musimy tylko wziąć pod uwagę, że obszar wojny był moim zdaniem zbyt duży, żeby Ateńczycy mogli w ogóle nad nim zapanować. Oni dokładnie może złe porównanie z mojej strony tutaj padnie, ale oni popełnili bardzo podobny błąd, jaki popełnił, wybiegnę bardzo mocno w przyszłość, ale skoro było wspomniane, to trzeba powiedzieć dalej, no. Jaki popełnił Adolf Hitler. Za dużo frontów naraz, dokładnie. A druga sprawa jest też taka, że Ateny... zemściło w końcu. Ateny miały wielu sojuszników, ale w związku z tym, że to byli sojusznicy często odlegli, to byli też sojusznicy, to co wspominałeś, że dużo się zmieniały sojusze, byli to sojusznicy tak. Niepewni. Po druga sprawa, siły ateńskie, szczególnie jeśli chodzi o flotę, gdzie tam było około 400 trier do utrzymania, to kosztowało niesamowite pieniądze utrzymanie czegoś takiego. W związku z tym wojna Ateny po prostu kosztowała więcej. Dużo więcej niż Sparta, no bo Sparta też miała dużo... Sparta miała stronników, ale mniejszych i bliżej położonych. I blisko, no właśnie to też zrobiło swoje. Poza tym, wiesz, ja myślę, że oczywiście nie mamy teraz 100% też informacji o niepewności, ale jeżeli masz postawione warunki ultimatum i te warunki wcale poza może jednym punktem, czyli rozwiązaniem Związku Morskiego, nie są straszne. Się napił. Wiem, słyszałem. Przepraszam. No bo, wiesz, jeżeli masz uszanować neutralność polis, udostępnienie rynków innemu polis, tak. Do tego ustąpienie z jednego z polis, no to come on, Ateny byłyby w stanie to zrobić. Ale myślę, że ostatni z tych punktów, Związek Morski, to był ten punkt, przez który nikt nie chciał ustąpić. Być może to było tak naprawdę później tą przyczyną główną, że to wszystko stało się tak, jak się stało. No bo come on, dajesz 5 warunków ultimatu. Każdy jest do spełnienia poza jednym. Każdy. To jest kwestia dogadania się. Ale myślę, że i jedni, i drudzy chcieli być za bardzo chciwi i chcieli za bardzo mieć duży obszar wpływów, który był wielki pod kątem handlu przede wszystkim. I, no i co za tym idzie oczywiście? No, hajsu. Związek Morski był solą w oku Sparty. Ale i Ateny miały dużo większe zapędy na to, żeby być hegemonem. Bo to Ateny dużo bardziej się, rozwijały
to może złe słowo, ale Ateny dużo bardziej poszerzały swoje wpływy oraz chciały mieć coraz więcej sojuszników, ale pomimo tego, że ktoś był ich sojusznikiem, to oni chcieli tam mieć swoje wpływy i brać z tego korzyści. I ja tutaj się też kieruję częściowo ku temu, że faktycznie dążenie do tej wielkiej hegemonii ze strony Aten bardziej doprowadziło do tego konfliktu, niż to, że Sparta mogłaby przymknąć oko na ten Związek Morski. Dokładnie. To też, ale ogólnie Związek Morski był solą wokół Aten. Właśnie przez to, że Ateny, nie można tego rozdzielić, tak? Ateny dążyły do hegemonii i jeszcze miały Związek Morski, gdzie, czerpały niesamowite zyski z handlu. I jeszcze tutaj rozprzestrzeniały się po całym Półwyspie Peloponeskim. I nagle Sparta stała się malutkim, ludzikiem Lego. Ale Sparta wcześniej była malutkim ludzikiem Lego, a mimo tego nie wzięła pieniędzy perskich za pomoc. No. I nie chciała wypowiadać bezsensownej walki. A już wtedy była w jeszcze gorszej sytuacji niż na początku II wojny peloponeskiej. Ale bo Sparta czuła się mocna wtedy, tak? Nie, właśnie, że nie. Podczas, kiedy masz drugą wojnę peloponeską, Sparta może i czuła się trochę mocniejsza niż wcześniej, ale zobacz, jeżeli masz kraj zszargany katastrofą naturalną, buntem dwóch warstw społecznych i nie bierzesz pieniędzy, żeby samemu sobie pomóc, to jesteś dumnym krajem, który chce sam swoje problemy rozwiązać bez ingerencji z zewnątrz. I przychodzą ci takie Ateny, które chcą się wpierdolić we wszystko i wszystkich, i w końcu ktoś się strzela. No dokładnie, no to ich po prostu szlak trafił i w końcu się im postawili, no. Poza tym weźmy pod uwagę to, że Spartanie, oni nie... to co żeśmy wspominali wcześniej, Ateńczykom stać było na początku przynajmniej na dłuższą walkę, więcej wojsk i tak dalej. Spartanie w związku z tym, że nie mieli aż tylu wojsk, oni byli zmuszeni do wojny podjazdowej po prostu częściowo. Ale Spartanie napadali... zrobili perfidną i totalną oblężeniówkę, Aten, tak? Oni im wyjebali wszystkie wioski, oni im wyjebali wszystkie farmy naokoło Aten. To było pustoszenie kraju po prostu. Miasta. Oni im wszystko popalili, oni im zablokowali wszelkie dostawy. Ateny w tamtym czasie były otoczone murem, plus do tego był wielki mur, który łączył Ateny razem z Pirenejami. Nie z Pirenejami, tylko z tym portem morskim ateńskim, który był tam parę... Jak? Pireus? Z Pireusem. Który był, no on był oddalony o parę kilometrów od Aten, tak? To było dosłownie... nie wiem, do 5 kilometrów tak naprawdę w realnych warunkach. Mm-hmm. Bo w grze to jest skrócone, to jest wszystko... W grze to jest przebiegnięcie kilkuset metrów. Jedną rzecz trzeba powiedzieć, robimy znowu mały off-top do gry. W grze te wszystkie odległości są zmniejszone. Skala jest mniejsza, tak, zdecydowanie. Przepłynięcie całej Grecji to jest dosłownie, nie wiem, 5-10 minut. Ja z Aten płynąłem na Kefalonię, otaczając wszystko, i to mi zajęło 20 minut, jeszcze uwikłując się w walki morskie. Więc... No, a normalnie byśmy płynęli 2 tygodnie? Jakoś tak. Ale nie o to chodzi. W tamtych czasach. W tamtych czasach, tak. Ateny z tym portem morskim swoim były oddalone, mówię, o jakieś 5 kilometrów, tak? To wszystko było otoczone murami. Całe Ateny od zewnątrz były otoczone murami. Wycięcie wszystkiego w oku w promieniu kilometra i zablokowanie wszystkich bram wjazdowych do Aten powodowało, że Ateny zaczynają się dusić same w sobie. Jest port morski, okej. Ale co oni mogli tym portem morskim osiągnąć w krótkim czasie?
Hander wpierdalacz. Tak. Właśnie to samo spojrzałem w tej chwili. Smacznego. Hader z czekoladą idzie na okładkę. Ta klata po prostu przyciągnie. Uj. Jest źle. O ja. Nie, ale jeżeli masz oblężone miasto z każdej strony i wszystkie wjazdy do miasta są zablokowane, masz problem. Masz problem. Masz port morski, ale czy ja dobrze kojarzę, że Sparta miała z kimś sojusz, który blokował flotę morską Aten? Czy źle kojarzę? Źle kojarzę. Okej. Okay. Czyli co? Takim największym, chyba ostatnią wielką bitwą tego... Ostatnią bitwą, która po prostu zamknęła pierwszy okres wojny tej archii damińskiej, to będzie bitwa pod Amfipolis. Gdzie generalnie chodziło o to, że... Może sama bitwa... No i zmarł im Kleon, ten, który walczył z Periklesem o władzę. Ogólnie właśnie, to jeszcze jedną rzecz. Dla tych, którzy nie grali i nie mają zamiaru grać, to nie będzie spoiler. Historyczny spoiler, no. Historyczny spoiler w ogóle swoją drogą. Perykles i Kleon. Perykles był politykiem, Kleon był generałem. I oni się ścierali o władzę w Atenach. I cały pic polegał na tym, że no... Perykles chciał to bardziej pokojowo i dyplomatycznie wszystko rozwiązać, aczkolwiek miał swoje przybłyski jak to się mówi... inteligencji? Strategii? Strategii, o właśnie, miał swoje przybłyski strategii. Kleon był typowym wojownikiem. On po prostu chciał napierdalać wszystkich jak leci. I do momentu, póki Perykles był jeszcze u władzy, nie u władzy, no był, żył, to Kleon nie mógł za bardzo sobie folgować i on nie miał aż takiego głosu i aż takiego posłuchu wśród ludu. W momencie, kiedy Perykles zmarł, Kleon został, no nie można powiedzieć władcą, ale... tym strategiem takim? Tak, został głównodowodzącym Aten. Bo wcześniej to się, ta funkcja rozmywała właśnie na Peryklesa i Kleon. No i właśnie ten 422 była ta bitwa pod Amfipolis. A w 421 zawarto tak zwany pokój Nikiasza, który w domyśle miał trwać 50 lat. Mhm. Tak. Mhm. Jo. Ta, do tego pokoju nie przystąpiły Korynt, Megara i Beocja, które były niezadowolone z warunków. No ale w każdym razie to był jakby pierwszy okres, to był nazwany tak zwanym okresem zbrojnego pokoju. Między 421 a 415 rokiem przed naszą erą. No i niestety musimy powiedzieć, że rozpadł się wtedy Związek Peloponeski. I doszło do nowego przymierza Aten z Argos, z Elidą i Mantineją. I to był kolejny traktat, który miał im zapewnić sojusz przez 100 lat następnych. Ja uwielbiam ich, jak to się mówi, nie nadzieję, tylko taką wiarę w to, że te wszystkie czy traktaty, czy pokoje będą trwały te 50-100 lat. To jest po prostu dla mnie... To było fantastyczne w ogóle wtedy, nie? Jak oni kurwa wierzyli w to. Tak. No i to nowo powstałe przymierze umożliwiło Atenom podbój Epidauros,
A temu Epidauros znowuż Sparta postanowiła przyjść z pomocą. No i doszło oficjalnie, chociaż oficjalnie dopiero później doszło do wznowienia walk, ale tutaj w 418 roku przed naszą erą doszło do bitwy pod Mantineją. I to była bitwa, którą Spartanie wygrali. Ateńczycy stracili tymczasowo oczywiście, wiadomo, ale wtedy stracili wszystkich swoich nowych sprzymierzeńców. No i to była taka ta bitwa, no. To była w sumie jedna z największych bitew tej długiej wojny peloponeskiej. Oni też mimo wszystko starali się utrzymywać się w tym zbrojnym pokoju jakoś tak, żeby się nie wytłuc doszczętnie. Tak, i Spartanie postrzegani wcześniej, szczególnie od bitwy pod Sfakterią, przepraszam, że czytałem, byli postrzegani jako tchórze. I po tej bitwie właśnie z pod Mantineją, gdzie wygrali z Ateńczykami, po prostu przestano ich tak nazywać, no bo kurde, wygrali, nie? I teraz w Atenach, powiedzmy tak wprost, kruszyła się troszeczkę demokracja i takim największym zagrożeniem dla tej demokracji ateńskiej to było w 416 roku zaatakowanie bez żadnego uzasadnienia neutralnej wyspy Melos na południowych Cykladach, gdzie wymordowano wszystkich pełnoletnich mieszkańców i zniewolono całą resztę ludności. I Ateńczycy generalnie nie podobało się to w Atenach. Nie zostało to dobrze przyjęte. No i takie było troszeczkę stwierdzenie, że Ateny się kierują drogą do autodestrukcji po prostu. No i takim następnym momentem to można powiedzieć, że to już są lata 415-413, czyli po prostu kampania sycylijska. I bitwa pod Syrakuzami w 414 z takich większych. No właśnie. No oczywiście. Właśnie. Kampania sycylijska. Gdzie Spartanie zwyciężyli Ateńczyków pod Syrakuzami. To był 414 rok. Czyli dokładnie w tamtym okresie. No i coraz większa liczba porażek, tak? Nad Erynos pierwsza w 413, 414 nad Asinaros. Najpierw Demostenes kapituluje, później Nikiasz i Syrakuzańczycy, no tam sobie poczyniają coraz lepiej. Odwróciłeś trochę kolejność. No, ja poleciałem tak trochę do końca, wiem. Wiem, bo... Nie spojrzałeś, że jest ten dopisek przed naszą erą i poszedł do silniku. I poszedłeś od końca, no tak. I teraz tak, to no... Ta cała wojna sycylijska, to się po prostu można wprost powiedzieć, no. Skończyła się masakrą większości Ateńczyków, którzy brali w tym udział. Właśnie przez to, że niekompetentną osobą, która była, prowadziła walkę ze strony ateńskiej, to był właśnie generał Nikiasz, który brał udział właśnie w tej, co wspomniałeś, Haderku, bitwie nad rzeką Asinaros. Owszem. No i to był w sumie... to był koniec kampanii sycylijskiej. To była najkrótsza kampania w zasadzie, najkrótszy epizod, jeżeli by tak podzielić na epizody całą drugą wojnę. To był najkrótszy tam, 415-413 mniej więcej. I my naprawdę lecimy tutaj akurat po łebkach, bo o samej tej kampanii, o samej tej bitwie to moglibyśmy gadać jeszcze co najmniej z półtorej godziny. No myślę, że 12 godzin, a mi pękło pół litra, więc mógłbym się doprowadzić do nieprzytomności i chuja byśmy nagrali, no. Dbamy o swojego? Kurwa, sprzedalibyśmy nawet. I co myśmy mieli potem? Okres już... Ostatnia część, wojna dekelejska. Czyli, tak, 413-404 przed naszą erą.
Tak jest. Tak jest. Znaczy, nie wiesz, ta ostatnia faza, tu gdzie część wojny od 413 do 404 roku przed naszą erą, początkowo wcale nie zwiastowała tego, że Ateńczycy będą zbierać łomot. Ateńczycy zwyciężyli pod Chios, Miletem. Tam był Tales, nie? Tales z Miletu był, tak, dokładnie. Wygrali też Ateńczycy w bitwie morskiej przy Kynos Sema. Tak samo drugą bitwę morską koło Abydos, bodajże się Abydos, mówi. No. I tak naprawdę dopiero po dwóch latach, kiedy Dorieus odparł atak Ateńczyków pod Jotejonem, to była tak naprawdę pierwsza porażka Aten. Taka naprawdę porażka, którą mogli odczuć. Ateńczycy sobie to szybko odbili pod Helespontem. Mieli 10 okrętów też mniej. Też bitwa morska. Też bitwa morska. Mieli 10 okrętów mniej. Ale zobacz gdzie wygrywali Ateńczycy, a gdzie przegrywali. Spójrz na te bitwy. Tam, gdzie przegrali, to były bardziej bitwy lądowe. No ja nie mówię, że nie. Ja nie mówię, że nie, ale no. Sporo też bitew takich na lądzie. Również im się zdarzało oczywiście wygrać. Owszem, no. Pod względem morskim cały czas byli, że tak powiem, nie do pobicia. Z przodu. Tak jest. No ale znowu 409 rok. Do momentu przez 409 rok przed naszą erą i właśnie wojna przeniosła się bardziej na ląd i Ateńczycy częściej zbierali łomot pod Efezem, pod Koressos, to było pod górą dokładnie. Próbowali to sobie odbić, morale na pewno wzrosły po bitwie pod Chalcedonem. Kiedy pobili Spartan. Doszło też do szturmu Bizancjum w tym samym roku. No, ale w pewnym momencie przychodzi bitwa pod Notią. To jest 406 rok przed naszą erą. Peloponezyjczycy zwyciężają Ateńczyków. Ateńczycy tracą 15 okrętów i tak naprawdę tutaj zaczyna się równia... pochyła. Równia, dokładnie. Równia pochyła. Jest pochyła w dół. Pod Arginusami. Równia pochyła w dół. Dokładnie. Była bitwa koło Wysp Arginuzyjskich. Największa bitwa morska w ogóle całej wojny peleponeskiej. 270 statków brało w niej udział. Dużo większe straty ponieśli Spartanie. Bo według szacunków 15 tysięcy osób, 70 okrętów, natomiast Ateńczycy 4 tysiące ludzi tam z jakimś hakiem, ciężko tutaj dokładnie wyliczyć, i 25 okrętów. No i dochodzi do następnej bitwy, kiedy Ateńczycy już dostają łomot u ujścia Aigos Potamoi. Jeżeli źle czytam, to przepraszam. Przepraszam najmocniej. A gospoda moi, dobrze cytasz? No. Dobrze cytasz, chyba. Dobrze. Dobrze cytasz, towarzyszu. That is good. I hope, I like it. My friend. I w trakcie tej bitwy 160 ze 180 okrętów ateńskich zostało zatopionych. To były horrendalne straty w stosunku do strat Spartan. Tutaj trzeba przyznać, że Lysander, który przegrywał wcześniej kilka bitew morskich, dowodząc Spartanami, poszedł, można powiedzieć, po rozum do głowy i trochę podstępem, trochę taką podjazdówką zwyciężył Ateńczyków. No i tak naprawdę to była bitwa, która do dzisiaj jest uznawana za tą, która rozstrzygnęła całą wojnę. Ateny straciły prawie że całą flotę i w końcu skapitulowały w 404 roku przed naszą erą. Już wtedy Spartanie zdobyli Ateny. Tak dość telegraficznym w skrócie, to prawda, o tym, ale no
tutaj akurat ta bitwa była na pewno bitwą taką rozstrzygającą całą tą... Cały nie, bo generalnie spór, jeżeli tak? spuszczasz ludziom w pierdol na morzu i nagle tracisz ze swojej floty 170 okrętów, no to tak trochę... No powiem... Tak trochę kurwa... Ej... Ej, czy myśmy właśnie przegrali wojnę? No, no dosłownie, nie? No i 404 to było zdobycie już Aten. Tak jest. A w którym roku zaczęliśmy? 421? Znaczy się druga nie. wojna. Druga wojna to był początek 431. Natomiast tak, w ogóle 430. całość, pierwsza wojna zaczęła się tam, no 460 trzeba liczyć. Nie, ale już mówimy no o drugiej 431, tak? A 404 jest 27 lat. A zaczęliśmy w ogóle od 470 lat. 479 dokładnie. Dobra. To co, Sparta wygrała, tak? Tak. W skrócie. Ja. Sparta wygrała. Tak, w skrócie to zburzyli mury wokół Aten i Chiosu. To znaczy, no właśnie chciałem to powiedzieć, większą część, a przede wszystkim długie mury, czyli mury łączące Ateny i Pireusy. Chodziło o to, żeby Ateny nie miały... Ochrony. To znaczy, wiesz, mury wokół Aten mogły być, ale chodziło o to, żeby Ateny nie miały bezpośredniego połączenia z morzem, czyli żeby nie miały bezpośredniego połączenia z... Ale mieli. Przecież, słuchaj, im zostawili wyspę Salaminę poza Attyką. Więc to też nie jest tak do końca. Kurwa, Hader, ale chodzi mi o same Ateny jako miasto. Aha, nie no, jako... No to sorry, no fuck. Znaczy, wiesz... Bo Ateny miały połączenie z Pireusem, tak? I one były otoczone, Ateny były otoczone murem i dodatkowo ten mur był przeciągnięty do Pireusu i Pireus cały był otoczony murem aż do wybrzeża. I Sparta wymusiła na Atenach zburzenie tych murów. W szczególności tych murów łączących Ateny z Pireusem. Ateny same mogą być kurwa otoczone murem i to im totalnie no pewnie, jeżeli ten metr, chodziło o to, jeżeli żeby... ten mur miał metr wysokości, spoko. No ten mur... Podchodzi dźwię... To nie był mur Hadera. Słyszysz? Podchodzi taki dźwięk do muru, bo wiesz, ciągle ryjem w ziemię jebnął tam, wiesz, ten murek. Chuje! I zawrócił, nie? Do lasu. Ja mówię, to nie był mur Hadera w Szkocji. Hadriana. Przepraszam, mur Hadriana. To był... No kurwa... To był chuj ale wysoki. Trzeba przyznać jedno, że Spartanie byli bardzo, ale to bardzo sprawiedliwi. Bo z jednej strony stracili wielu Ateńczyków, których wzięli do niewoli. To było rewanżem za tą obciętą prawą dłoń, co Ateńczycy z nimi robili. Z drugiej strony uratowali Atenę, można powiedzieć, ponieważ Teba i Korynt chcieli całkowitej zagłady. Teby i Korynt chciały całkowitej zagłady, natomiast Sparta sama powiedziała, że nie, ponieważ przez to, że tak bardzo przyczyniła się w wojnie z Persami, tak bardzo Ateny przyczyniły się w wojnie z Persami, nie można do tego doprowadzić. Dokładnie, nie można do tego też doprowadzić, żeby całkowicie żeby doprowadzić takiej całkowitej zagłady, całkowitego zniszczenia. Oczywiście zlikwidowano też Związek Morski. No tak, ale wiesz, weź pod uwagę to, że właśnie to, że się Teby i Korynt domagały całkowitej zagłady, to Sparta zatrzymała Ateny jednak na jakimś tam poziomie jako przeciwwagę dla Teby i Korynt. A z drugiej strony tak naprawdę po latach, wiesz, nie wiadomo co byś, wiesz, teraz sobie możemy gdybać, tak, ale przyszłoby do jakiejś wojny i w pewnym momencie przyszłaby Sparta i powiedziała, słuchajcie, dajecie nam ludzi, utrzymaliśmy was przy życiu, nie doprowadziliśmy do waszej zagłady całkowitej, więc dajecie nam ludzi, bo potrzebujemy ludzi w armii. Tak by mogło być. No i co? Mieliśmy potem jakiś 30-letni okres panowania Sparty.
który wyniszczył tak naprawdę. Znaczy się, Grecja to Grecja. To jest moje prywatne zdanie. Grecja się zniszczyła. Dokładnie, tym że Grecja konfliktem. Sama jest sobie winna temu, jakie miała dążenia, to co wcześniej rozmawialiśmy, jakie miała dążenia do hegemonii, jak się zachowywała wobec innych polis, jak czasami siłą próbowała wymóc pewne sprawy. Także tutaj Grecja sama jest sobie częściowo na pewno winna. No i ja tak prywatnie teraz opiniuję, ale gdyby Konon mądrzej rozegrał i nie schodził na ląd podczas tej ostatniej bitwy, a zrobił to, ponieważ próbował wyczekać Spartan i zeszli na ląd i wtedy Spartanie ich dojechali, tak kolokwialnie mówiąc w skrócie, to myślę, że to by się mogło inaczej potoczyć, gdyby nie ta bitwa i mogłoby to się jeszcze ciągnąć i oba kraje byłyby wyniszczone. Oba polis. To znaczy, bo powiem wam tak, z mojej perspektywy. Pierwsza rzecz, no ich konflikt wewnętrzny, ja mówię wewnętrzny, bo to był konflikt wewnątrz grecki, był nieunikniony. I tego... Bo zawsze się trafi ktoś, kto się zbuntuje się przeciwko próbie dążenia do jakiejś tam władzy absolutnej w pewnym miejscu, tak? To jest normalne. Dokładnie, nie? To, że Grecja, jak ty to ładnie ująłeś, Grecja jako całość dążyła do hegemonii naokoło te wszystkie polis i te wszystkie inne nacje podbijała, to jest normalne. Zobacz, jak się zachowywał Egipt. Zobacz, jak potem zachowywał się Rzym. To jest, kurwa, naturalne. Jestem technologicznie do przodu nad innymi. Jestem finansowo do przodu nad innymi. Jestem, kurwa, po prostu lepszy. Macie żyć tak jak ja i chuj, no. No i chuj, kurwa. Przyjeżdżam do was, kładę wam na stół moje wytyczne, macie tak robić jak ja chcę, jak nie, to dostajecie w pierdol i tak będziecie tak robić. Proste, krótka piłka. Tak się zachowywał Rzym i mam nadzieję, że za ile? Za 4 tygodnie? No wszystko zależy od tego. No właśnie, otwieramy Patronite'a, bo zbieramy na router dla Emiota. Na router. Nie no. Będziemy mówić o Rzymie, tak? No bo no... Znaczy się jeszcze nie wiemy, trochę... o czym będziemy mówić. Co wybiegasz w przyszłość? Ja się jeszcze nie zgodziłem. Ja mówię, że będziemy mówić kiedyś tam, nie mówię, że w następnym odcinku. W następnym odcinku możemy mówić o kutasie Stalina. Nie, nie, to nieprzyjemny temat, żeby się najebać. A co, kompleksy? No sorry, właśnie. No mam większego, no. Nie, to jest normalna rzecz, do której dążą jakieś nadrzędne... no kurwa, można powiedzieć mocarstwa nawet w tym momencie, nie? Bo można o Atenach i o Sparcie powiedzieć, że to były mocarstwa w tamtym czasie. Oui. W tamtym miejscu. W tamtym czasie, w tamtym miejscu, tak. I oni dążyli do hegemonii, do podbicia po prostu wszystkiego. To jest naturalna rzecz. To jest, kurwa, coś, co... To jest naturalna rzecz w strukturze państwa, w strukturze narodu, w strukturze... Chciałem jeszcze jedno słowo powiedzieć, ale chyba nie ma większego. I tak to kurwa wygląda. I zgubiłem wątek. To co? Kończymy flaszkę do domu? Ja już skończyłem. I smutno mi, że miałem tylko jedną. Smutno ci. No jak chuj. Drodzy słuchacze, jakoż jestem najebany, Hader jest też najebany. Ja jestem dziabnięty. Tak jestem stawiony. Tak dość mocno. Ale czuję się jeszcze spoko. Czujesz się jeszcze spoko? Okej. Okay. I rano nie będzie mi nic dolegać. I mam otwarty market niedaleko domu i sobie do niego pójdę zrobić zakupy, żeby nie jeździć autem. Dlatego mogłem dzisiaj wypić. Emiot, jak więcej. Ty?
A ja jestem wstawiony. Emmet ma żabkę niedaleko. Ja mam Kefura w bloku. Drodzy słuchacze, kończymy, bo każdy ma dość. Wy pewnie też. Także czekajcie na następny odcinek. Dajcie prawdopodobnie znać. Kiedyś nabędzie. Dajcie znać, jak się podobał ten. No, po bloopersach szczególnie. Dajcie znać, jak wam się podobał ten odcinek. Naprawdę, czekamy na wasze komentarze. Nie jak pod Kronikastem, gdzie nie marzymy. My chcemy komentarzy. Łapki w górę, serduszka. Chuje moje dzikie węże, możecie nawet wrzucić kurwa tęczę. Lofciajcie nasze teksty. No. Co kurwa? No nie znasz słówka lofciam? Więc w nagraniu udział wzięli. Abe? Tak. Dobranoc. Dave? Emiot? Ja? Emiot? Ja? Do widzenia. Tak, ty. Do widzenia. Dave? Tak, ja. Agusie, Agusie masz nagraną wcześniej jej pożegnanie, więc tylko dokroisz. Jo, ale ja ją słyszę tutaj teraz, więc ona będzie na twoim jeszcze nagraniu. Weź podaj ją do mikrofonu, niech powie ładnie. To Agusia, powiedz dobranoc. Teraz do widzenia i dobranoc. Do widzenia i dobranoc. Dajcie mi kurwa jakieś newsy o Diablo. Nie ma Diablo 4, to blisko dla mnie nie istnieje. I no taka jest prawda, jeżeli zapowiedzą kolejny dodatek. Wprowadziliśmy dwie nowe animacje i nową skórkę dla was, dla waszej postaci. Jej! Jest ich jebał. Kurwa, nie wiem, żreć tą czekoladę do wódki, czy nie żreć tej czekolady do wódki. No dobrze, jeszcze spokojnie, Dave tam jeszcze z psem załatwia, więc spoko. Dave psa załatwia. Dave się z psem załatwia. Dave po prawej, pies po lewej. Na trawniku przez sąsiada oknem. Jak sąsiad złodziej, to dobrze. Niemożliwe jest, żeby dziecko, które za 2 miesiące dopiero skończy 4 lata, było tak ogarnięte. Oj, nakruszył wczoraj. Kurwa, nakruszył wczoraj. Karolina posprzątała ten, nakruszył wczoraj. Janek, ty znowu tu jest znowu nakruszony. Przed chwilą sprzątałam. Ale mamusia, to nie ja nakruszyłem. A kto? Takie trole, wiesz? Co? Jakie trole? Gdzie one mieszkają? W piwnicy, mamusia. I kurwa, dochodź teraz z nim. Dochodź teraz, kurwa, kto mądrzejszy. Chłopcy. Słucham cię, dziewczynko. Pamiętacie te urocze różnice, które tak was kręciły na początku waszych związków? Po 20 latach policja nazywa to motywem. Tak jest. $9 za tego bundla. Tego cyckowego? No to jak masz, nie wiem, dwie części Detective Masochist
Masz... Tylko pamiętaj, MJ to nie są na żadną platformę, to są DRM i Free. Ściągasz instalkę. Busty made cream pie heaven. Jezu, ja nie czytałem tych tytułów, o matko. Last of the apartment wives. Ej, i wiecie co? I właśnie teraz ja to powycinam i wrzucę do intra, jak MJ czyta te tytuły. Kurwa, nikt nie będzie wiedział, o co chodzi. O co chodzi, tak. Ej, ale to są cycki normalnie, no. No normalnie, szok. Przecież wchodzisz na stronę bundla i się pyta, czy masz 18 lat. Ja wiem. No słuchaj, jak na prawdziwe pocieracze dobre przystało, tak? Czy one dobre, to się okaże, ale... No wiesz co, powiem ci, ostatnio Indiegala miała taki poziom żenujący, że się zastanawiam, czy to będzie dobre, nie? Ale powiem ci, że ja ostatnio się wkręciłem ostro w tytuły te 3D robione. Mhm. I jest taka strona, co się nazywa Fap Nation. No, znam. No to tam jest dużo tego. To znaczy nie znam, kolega mi opowiadał. Pies na spacerze. Nie no, chciałem, żebyś się położyła. Michał, co ci mówiłam parę minut? Czy mam ci pomóc, czy jeszcze tam? Pisiek, jak się ściągam od jednej, to ja ci kurwa pomożesz. Będziesz stał razem z tym komputerem internet? Tak, no, pójdzie i się zawiesi jak Windows, kurwa. Ej, ale tak myślicie, że jeżeli ten dziecko sąsiada wisi na drzewie już drugi dzień po Halloween, to jest coś... To znaczy się, że co? Że jednak okay. To nie była tak... Halloween się udało, to znaczy, kurwa. To nie była dekoracja. Maciej, musimy porozmawiać. Mam na imię Marcin. No właśnie, co bym nie powiedziała, zawsze coś nie pasuje. Zawsze jesteś na nie, ty skurwysynu. Niewdzięczny chuju, ty. Jakbym moją matkę słyszał. Jest jakiś skrót do aparatów w Windowsie? Alt F4. Szanuję próbę, ale... Panowie, ja słyszę was z bardzo dużym przerywaniem, jeśli w ogóle słyszę. Ponieważ mój kochany mąż, jedyne o co dba, to żeby on miał internet. Jak długo on ma internet, to nie widzi problemu. Przecież mówiłem, zamieńmy się, ty przyjdziesz tutaj, ja pójdę problem. Tam. Wtedy dopiero mąż zauważa, że jest problem. Bo już ci, kochanie, mówiłam tyle czasu. Ej, fotelik kupiłem. Tak, dziękuję. Za ten fotel, który mi obiecałeś rok temu. Nie, dla małżonki. Mhm. Teraz dziękuję, muszę rok poczekać na internet. Mhm. Okropna, jestem wstrętna, mój mąż będzie narzekał, że jestem znowu nieczułą suką. Oj, dajesz, trudno. Bądź nieczuła, bądź... O tak, więcej nieczułości, więcej. Więcej chuj, no co? O tak, niedobry Rzym, o tak. Tak. Dobrze, kochanie, to może... Ona ci zrobi zaraz na lota, patrzę. Niedobry Rzym, to ja podrzucę zdjęcie, tak, żeby pisać na priv. Podrzuć, Aguś, zdjęcie. Wszystkim, podrzuć. Kto będzie chciał, podrzucę. Chyba nie, ci pokazywałem, Aguś, kiedyś to zdjęcie. No, może kiedyś pokazywałeś, skarbie. Albo ja jeszcze nie doszedłem do tego momentu, jeszcze. Albo nie jest to powiedziane... To skąd to dziecko? Ty się może zapytaj. A nie, wtedy akurat doszedłem. Zacznij zadawać pytania. Pytania, słuchaj, jeśli ty jeszcze nie doszedłeś, a ona już ma dziecko, to trochę tak kiepsko, ale... Kurwa, czekajcie. Idzie się zapytać. Jak? I co ci powiedziała? Właśnie, twoje czy nie twoje? Ale... No jestem ciekawa. Cio. Jesteśmy ciekawi. Moje, no czyje, kurwa. A podobne? Słuchaj, jak ty nie doszedłeś? Nie masz pewności.
Matka jest znana, ojciec no. domniemany, pamiętaj. Tak, dokładnie, tak. Jezus, nie, nie, mam, nie, nie, nie szukaj zdjęć, proszę, nie. Wystarczy, że ja wrzucam głupie zdjęcia. Nie, 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 tak, teraz zaczęłam trochę słuchać, to mogłam nawet porozmawiać z kimś, ale się cieszę. No. Tym moim zamknięciem. Emiot, czemu zamykasz Agnieszka? Dobrze, to ja sobie teraz... się nie odzywa. Ale chociaż w pokoju cię zamknął. Podobno gryzę. Na balkonie. A to chociaż tyle. I jeszcze i fajki dał. Na balkonie byłyby za duże, jeszcze większe ona szumy. Tam ma jak w raju. O, teraz nie mo... Skończę mówić, wyłączę mikrofon, to będę mogła otworzyć okno i zapalić wreszcie, bo ja już się tutaj... No, das ist Wahnsinn. Wahnsinn? Das ist Spaß. Jezus Maria. Och mein Gott. O Boże. Smuda był dobrym trenerem na polskie realia. Potrafił z Lechem ale coś ugrać. Się skończył. Ale się skończył później, tak. Ale wiesz, czemu on się skończył? Ludzie wymusili ten to, żeby został selekcjonerem wtedy, bo dobrze sobie radził z Lechem. Więc poza tym, wiesz, sorry, prezesem PZPN-u był kurwa spasiony, pijany, wiecznie idiota, więc... Grzegorz Lato wtedy? No. Ja pierdolę. Ja odkryłem ostatnio... Gameplay, trailer, co? Diablo Immortal. 913 lajków, 19 tysięcy łapek w dół na YouTubie. Serio? No. Ale ludzie są... Ja czytam komentarze, ludzie są wkurwieni, bo spodziewali się co najmniej... Porządnego dodatku. Remastera dwójki, albo zapowiedzi czwórki. Gówno na razie. Jeszcze najlepsze, bo... Jak wrzuciłem ten, ten wpis na rozgrywkę do Bogdana Posta, Piotr Jan mi wrzucił Even Super Diablo Card or Super Diablo Party would have been better. Kurwa. Super Diablo Card. Ale bym pojeździł takim, kurwa, nie wiem, balem na przykład, stary, takim kokardem z rogami Diablo. Ej, to jest tak dobry motyw na Switcha. Jedziesz sobie... A za tobą jakiś koleś jedzie sobie tym baczerem i słyszysz tylko takie... Baczerem albo tym, albo za tobą jedzie, wiesz, jedziesz Diablo, a za tobą jedzie Templariusz i wywija, kurwa, tym Morgensternem za tobą. Ej, ale wprowadzenie tych wszystkich ataków specjalnych... Genialne właśnie, tak by jakim... Jedziesz jakimś witch doktorem i te twoje familiary latają naokoło. No i odpychają na przykład wrogów, albo atakują, albo wiesz, bronią cię przed atakami. Stary, to trzeba sprzedać ten pomysł Blizzardowi. Blizzard dużo o tym pomyślał, uwierz mi. A na pewno, na pewno. No, zacznę od Diablo na mobilkach. Wiesz, pierwsza próba Diablo 3 na Switcha, potem mobilki. Znaczy, ja powiem ci w ten sposób. Ja wierzę, że ta gra na mobilki może być fajna. I okej, ona naprawdę może być fajna, tylko że nie tego się ludzie spodziewali. Bo ja tego nie przekreślam, to może być rzeczywiście próba zdobycia nowego targetu i tak dalej. Ale takie rzeczy to się daje przy okazji czegoś. A nie kurwa, że dajemy nową postać do Hearthstone, nowo, czy tam Heroes of the Storm, nową postać do Overwatcha, czy jakieś chuje muje dzikie węże inne. I za chwilę, wiesz, dajemy ci Diablo na mobilki. No to pokazuje po prostu, gdzie Blizzard ma. No jeszcze dajemy ci Warcrafta 3 Remaster, World of Warcraft Classic i co? W dupie. Masakra. Bardzo źle to widzę, jeżeli chodzi o Blizzarda. O, przepraszam, dali jeszcze Destiny 2 za darmo. Które i tak masa ludzi ma. Zbundli, nie zbundli, stary, no come on. Tą grę... Ty do chipsów dodawali. Dokładnie, stary, no... Jak można tego było teraz nie dać za darmo? Come on. Wstyd. Wstyd. Wiesz, oni dają za darmo ci podstawkę. Ja kupił dodatki, bo to o to chodzi. Dodatek Forsaken za 200 wydał, tak? W ogóle najsmutniejsze i najśmieszniejsze zarazem jest to, że nagrywamy procenty historii, a tak gadałem o tym wczoraj z siostrą. Moja siostra mówi, no wy to nagrywacie, a w telewizji leci na Comedy Central Drunk History, pół litra historii. Serio? No.
zrobiłem dniówki w saperze. I przezapywasz pytania. Tak, tak, gram w Microsoftowego Minesweepera w sapera w Daily Challenges po prostu. A najlepsze jest to, że to są normalne achievementy tutaj, można to być 200 punktów. Ja pierdolę. Achievementy. Do achievementy w saperze, kurwa. Ale żebyś wiedział. Kurwa. Słuchaj, dorobili cały ten adventure mode do sapera. Że łazisz po lochach, pokonujesz potwory. Sakra. Z mechaniką sapera. Okej. Okay. I gdzie to jest? Więc słuchaj, no po... na sklepie Microsoftu jest Microsoft Minesweeper. Co mówisz, Dave? Te, które musi wygrywać, te, które musi spotkania, nie? Nie, tak naprawdę w słabej lidze dobra drużyna powinna wygrywać wszystko. A jeżeli, jeżeli masz słabą ligę i drużyna, która jest mistrzem, przegrywa 1/3 spotkań w roku, to jest chuj, a nie mistrz. I to się nie ma co dziwić, że później odpadamy, kurwa, z Leszczami z Luksemburg. Ej, to sorry, Luksemburg awansował do fazy grupowej. A my nie, kurwa. Ej, to były zajebiste imprezy, no jak kumpel pił w Warszawie, obudził się we Wrocławiu, no. Weź nic nie mów, jest kolegą i jego świadkiem. Myśmy w Gdyni wsiedli, w Gdyni byliśmy na Kawalerskim. Ja jestem z Gdyni i mieliśmy odwieźć pana młodego do Gdańska. Pojechali w drugą stronę? Nie, mój drogi, nie. 12 do Moskwy. Na... To znaczy inaczej. Film nam się włączył, jak byliśmy w Warszawie Centralnej. Uhu. Ale na gapę czy kupiliście? To jeszcze było... Chociaż? Nie wiem. A chuj wie. Ale to musiał być niezły autopilot po prostu. To był taki autopilot, że ja nie wiem, co tam się działo. My nic, kurwa, nie pamiętamy. Nic z tej podróży nie pamiętamy. Ja pamiętam tylko, jak ja... Ja pamiętam dosłownie, jak szliśmy i byliśmy... Ja widziałem dworzec główny w Gdyni i następne, co pamiętam, to pamiętam, jak patrzę przez okno i kurwa, Warszawa Centralna, kurwa, co my tu robimy? I wyszliśmy w Warszawie, szybki telefon, to była godzina 6 rano, a o 1 kolega miał wesele. Zdążył? W którym mieście? Zdążył. A, to najważniejsze. Cytując pewną piosenkę, Little Party never kill nobody. No. A wiesz co, ja w ogóle nie byłem świadkiem, nic, nie? Ja to miałem w to wyjebane, ale kurwa... A to Kawalerski był? Tak, to był Kawalerski, a świadek i pan młody, to oni mieli takiego stresa, że chuja, ja sobie jeszcze kurwa w drodze browary spijałem. Na takim chillu jechałem, że chuj na powrocie. Ale zadzwoniłem właśnie do kuzyna z Warszawy, zawiózł nas do Gdyni z powrotem, nie? No, no bo ten, bo ta wojna peloponeska, nie? No. Jak nam to nie idzie, kurwa, dzisiaj. Ja Ale wiecie co, bo my za długo, kurwa, nie gadaliśmy. No, razem. Tak mi się właśnie wydaje. Myśmy sobie długo nie pogadali. Mi pękło prawie pół litra, kurwa. Już siedzę, już, kurwa, zrobione. No. Brrr. Ja to dopiero czwarte dopijam, no. O. Musisz przyspieszyć. No, musisz przyspieszyć. W ogóle to spłuciliśmy trochę ten... to tło konfliktu. Wiesz co, według mnie. No, powiem ci tak, no ja się nie dziwię, że myśmy to spłucili, bo jednak temat jest taką lochą. To jedno Mojito poproszę. Jedno Mojito poproszę. Oh my god. Temat ogólnie wojny peloponeskiej jest na tyle rozległy. Na zdrowie. Że wgryźć się we wszystkie szczegóły jest po prostu nie sposób tego ogarnąć w 2-3 godziny. Takiej rozmowy, jak my teraz prowadzimy, nie?
No i myślę, że tutaj Dave w końcu mógłby się coś wypowiedzieć. No. Co? Nie, ja jestem tylko wodzirejem tutaj, ja was ciągnę na język. Ja to tylko sprzątam. Dokładnie. Co ty powiedziałeś, że ciągniesz nam tutaj, co? Ja ciągnę, ja tu tylko ciągnę za język. Jesteś 600 km ode mnie, raczej nie możesz ciągnąć. Aż, ja powiem ci tak, jak to się mówi, ja mogę mieć długiego, ale nie aż tak. Ja pierdolę, jak ja położę na globusie, to kurwa od Afryki po Australię. To musisz mieć bardzo mały globus. Destruction 100. Nie mówię, że mam długiego, ale jakbym ci go włożył pod pachę, to byś kurwa myślał, że dywan niesiesz. O kurwa, zaraz się puszczą. No. Tego nie znałem, nie? Jak się... O, jakie bloopersy będą! Uwaga na latające! Ja za sekundę wracam, naprawdę. Opuścił jebany. Kurwa, muszę majtki zmienić. Co ty robisz tam? Pierdalam paluszki, a co? A w ogóle wszystko się zaczęło tak. Wszystko się tak na dobrą sprawę zaczęło. A w ogóle na początku był... Na początku był chaos. Na początku był chaos. A potem tak, jebło i przyszło. A potem przyszedł MJHD i Dave nagrali pokaz. I rozjebali wojnę. I chuj. No i teraz wiecie, jak to wyglądało, nie? Oni przyszli i się napierdalali. Ba napierdolili! Ja to najebany już z godzinę siedzę, także... Kurwa, puściłem! Ty nie mów mi takich rzeczy, kiedy ja piwo piję! O, jest dobrze, jest dobrze! Zmontuj to dobrze, Dave, zmontuj to dobrze, kiedy mówię... Kiedy mówię o dywanie, to będzie git. Yes. Zacznij od tego podcast. Zacznij od tego, tak. Ja mam... Zaczniesz Jezus podcast. Wyobraźcie sobie takie intro. Intro. Jakbym ci kutasa pod pachę wsadził, to byś myślał, że dywan niesiesz. I intro, Peggy 18. Intro będzie... Tak, będzie. Intro będzie... to będzie tak. Hader mówi, ty... Tylko weź tam wpierdol te hej, Peggy 18, nie? I będzie Peggy 18. A potem dywan. Tak z kutasie. A potem jebniemy od razu z dywanem. Kilka innych jak jeszcze ktoś to tekstów. Wytrzyma, to już jest dobrze. Nikt kurwa nic nie będzie wiedział, o co chodzi, nie? Ja jeszcze Kubie powiem, że to będzie... Nie, musimy to tytuł odcinka zrobić. Musimy tytuł odcinka zrobić, taki, który kurwa nic nie mówi o tym, o czym robimy. Asasino skurwisino. Nie, to w ogóle nie. Ej, ja chciałem potem podrzucić ten podcast do Ubisoftu, ale tak... Lepiej nie. Kurwa nie, jak mam wódkę w ustach. Ciesz się, że nie masz dywa... Znaczy... Pierdolę, nie tak, ty kurwa. O
Diablo ma już, Diablo ma już 30 tysięcy łapek w dół i tylko 1000 hakiem w górę. Podeślij linka, to dam na w dół. Na Secret Level ktoś wrzucił, ale ja nie wiem, bo ja, wiesz, na Secret Level ktoś tylko screena wjebał, nie? O, chuj, nie dość, że popuściłem, to jeszcze się kurde spokojnie. I tak trzeba żyć. That was she bez said. Ograniczeń. Kurwa macie. Jest kurwa. My nie dogramy tej końcówki dzisiaj. Jak nie? Przecież już skończyłem, kurwa, wojnę. To jest koniec. Ale jeszcze miałeś skutki to wojny opowiedzieć. Jakie sutki, kurwa. Omiot, na chuj się chaser, skończyła się wojna. Dobra, ej. Tak, przegrali to przegrali, na chuj to jest temat. Jak z temat, jak z tymi bombami wtedy. Boli. O kurwa, to też idzie kurwa. Najlepsze kurwa, jest to, to że dzisiaj się mogłem najebać jak człowiek, bo otworzyli mi market 300 metrów od domu i nie muszę jeździć autem na zakupy. O jebany kurwa burzy, pierdolony bogol. O. Ja dzisiaj byłem w Biedronce i odpaliłem na telefonie Pokémon. A były w środku jakieś? Zawsze mogłeś odpalić Diablo. Ej, wiesz co? Powiem ci tak. Próbowałeś kiedyś iść ulicą i walić konia? Pornola i walić konia? Ja. No właśnie, ja też. Chujowo. Ej, no challenge accepted. Tylko zabierz ze sobą małżonkę, niech wszystko nagrywa, no. Kurwa. W następnym odcinku możemy mówić o kutasie Stalina. Nie, nie, to nieprzyjemny temat, żeby się najebać. A co, kompleksy? No sorry, no mam większego, no. That was she said. Czułeś ten dywan? No, czułeś ten dywan pod pachą, kurwa, Michał? Czułeś? No ma. Aż mi się zaplątał we włosy. Patrz, a chciałem w brodę, żeby ci się zaplątał. No. No. Jestem... To dograsz potem. Tak, dokładnie. Dograsz sobie sam potem na trzeźwo, na koniec. Myślisz, że będzie wiedział, co ja chciałem powiedzieć? On nawet nie będzie wiedział, co ma dograć. Czekaj. Bo ja piszę, nie? I ja właśnie, kurwa, takie literki zrobiłem, że ja nie wiem, czy tam jest 20, czy tam jest ZD. W sensie z dupy? Z dupy! Nie wiem. Z dupy. W ogóle, jeżeli będę na najbliższym nagraniu Kronikastu, bo nie wiem, kiedy tam teraz jest planowane. W listopadzie? Domyślam się. No, aha! Domyślam się. No to, drodzy słuchacze, ja już jestem najebany. Nic nowego, kurwa. Hej, ha, kolejka, ale... Hej, ha, klich, wznieście. To zrobi doskonale. Cytując Agusię, która właśnie stwierdziła, że nam już nic nie pomoże. No, jakby jej miało coś pomóc. Jej by pomógł router, no. No, tak kurwa myśl. To naciskam stop. Nie, no czekaj, ja jeszcze nie pożegnałem słuchaczy naszych drogich. No to żegnaj. Żegnam naszych drogich słuchaczy w imię Ojca i Syna. Nie, no chyba cię pojebawszy, kurwa, wytnij to, debil. Ej, ja się pod tym nie podpisuję. A ja w życiu. Nie dawaj. O kurwa, jaki mam bloopers, nie? Ja was... Paszek zaplanował. Żegnam was wszystkich w imię Ojca i Syna. Spierdalaj! Wiesz, ja widziałem u siebie w Simpli chodzącą po sklepie w różowych tych
bucikach z futerkiem. Jolę Rutowicz. Kurwa, kogo? No Jola Rutowicz, no ta, co nie jeździła tam na jej unicornie. To Yennefer, no sorry. Co? To Yennefer. Polska Yennefer. Ej, czarne włosy ma? Nie, no chyba, a wiesz co, nie pamiętam, nie patrzyłem na włosy. Ale jaki kraj, taka Yennefer, nie? Grubo odcinek, gruby.